Gramy Klub Informatyka i jestem Maria Gandra, prezes oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Bardzo mi miło być tu jakby w dwóch kapeluszach. Zdejmuję zakładem jeden. Z jednej strony jestem prezesem oddziału Mazowieckiego i oddział Mazowiecki regularnie organizuje takie kluby, co najmniej raz na miesiąc. Czasem bywa więcej tematów, więc jesteśmy więcej. A z drugiej strony jestem wiceprzewodniczący nowo zorganizowanej sekcji Aktualne wyzwanie sztucznej inteligencji. I właśnie to jest taka prezentacja w jakiś sposób tych aktualnych wyzwań, żeby nie było wezwań, tej sekcji, znaczy to, czym planujemy się zajmować. To teraz oddaję głos moderatorowi tego panelu, Marcin Poprzycki. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Okay. Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich zapraszam do zajęcia miejsc. Tu jeszcze parę miejsc jest z przodu. Tak, wiem. Jak młodzi ludzie przychodzą i do pierwszej ławki, to jest to moment traumy. Nie przejmujcie się, nie będziemy gryźli. Proszę Państwa, dzisiaj w planie mamy panel i mamy wspaniałą grupę panelistów i ja proponuję, żeby dwa zdania każdy powiedział o sobie i przedstawił siebie, to będzie najprościej. Sprytnie. Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon. Rzeczywiście dziwny ten głos. Zmutowany przez jakieś złe AI. Od prawie 15 lat zajmujemy się stykiem technologii i człowieka jako prawnicy, ale też myślę, że troszeczkę się nauczyliśmy, jak to działa, ale najchętniej słuchamy ekspertów, więc ja tu dzisiaj w roli bardziej słuchaczki niż opowiadaczki. Dzień dobry, Maciej Ogrodniczuk, Instytut Postaw Informatyki PAN. Ja jestem szefem takiego labu NLP, czyli przetwarzania języka naturalnego. 20 osób, raczej polszczyzna niż angielszczyzna, no ale teraz wszystko jest wielojęzyczne, wielomodalne, więc trzeba się zajmować wszystkim. To my. Dzień dobry, Grzegorz Gwardys. Nie, to jest przerażające. No, Radek, tak się słyszy przez ten mikrofon, to nie jest AI. To naprawdę nie jest AI. Tak czy siak, ja tu jestem w bardzo wielu rolach, można powiedzieć, bo z jednej strony założyliśmy tu z Michałem Governed AI, czyli troszeczkę, zgodnie z nazwą, chcielibyśmy troszeczkę jakiś porządek wprowadzić do tego AI naszego. Z drugiej strony, ja już chyba z 10 lat pracuję w takiej 50-osobowej firmie Promity, gdzie od jakichś 6 lat zajmujemy się, teraz wszystko jest sztuczną inteligencją, ale tak naprawdę głównie wizją komputerową. I tutaj ostatnio bardzo tematy rolnicze są takimi naszymi najbliższymi sercu. No a z trzeciej strony prowadzę zajęcia z sieci neuronowych, na studiach dziennych, na studiach podyplomowych, tutaj na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych zaprzyjaźniony wydział, więc to tak, jeśli chodzi o mnie. Michał? Tak. Dziękuję bardzo. Ja jestem generalnie z wykształcenia prawnikiem, ale też właśnie tak jak Grzesiek tutaj wspomniał, też trochę w tym aspekcie takim technologicznym bliżej. No i mam przyjemność od dzisiaj być też przewodniczącym naszej sekcji tej aktualnych wyzwań, więc to też pokazuje. Ale ja pozwolę sobie na taki króciutki komentarz, o którym już troszeczkę powiedziałem, że to też pokazuje, że ten świat sztucznej inteligencji to już nie jest świat zarezerwowany tylko i wyłącznie dla informatyków, dla inżynierów, ale również dla ludzi, którzy dotykają tej sfery nauk społecznych. Bo te problemy, te wyzwania właśnie, które mamy w kontekście AI, daleko wykraczają poza kwestie takie stricte technologiczne, zaczynają być coraz ważniejsze te kwestie społeczne. Zresztą Kasia tutaj przecież bardzo intensywnie jakby walczy o to, żebyśmy byli też zabezpieczeni w jakiś sposób przed tymi problemami, które może też przy okazji poza benefitami wykreować nam ta nasza sztuczna inteligencja. Także pozwoliłem sobie na jeszcze taki dodatkowy komentarz. Ja na uczelni nie pracuję, aczkolwiek też na różnych studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej też mam przyjemność coś nieco od siebie dodać. Także oddaję mikrofon. Zostaw. Tak właśnie, to jest właśnie to, kiedy prawnik dorwie się do mikrofonu i ma udzielić krótkiej wypowiedzi w punkt, prawda? To obserwujemy. To jest naturalna inteligencja. Proszę Państwa, mamy rozmawiać o sztucznej inteligencji i oczywiście wszyscy jesteśmy w tej chwili... Znaczy to będzie panel, w którym będą cztery pytania.
do wszystkich uczestników. Bardzo serdecznie witam, dziękuję za przyjście i postaramy się w ciągu godziny mniej więcej się zmieścić, żeby zakończyć w ciągu godziny, jak będziesz musiała wyjść. Natomiast potem będzie przerwa na rozprostowanie nóg, papieros naturalny, papieros elektroniczny i tak dalej. A potem będzie otwarte free for all dla rozmowa z pozostałymi trzema panelistami. A jak ktoś chce być bardzo panelistą i mieć zdjęcie, to może się dołączyć jako czwarty panelista lub panelistka. I uwaga, tam z tyłu są napoje, kanapki i ciasteczka. Tak, można podchodzić i, że tak powiem, konsumować. Teraz tak. Pierwsze pytanie jest, jak następuje? Bardzo proszę o krótkie odpowiedzi, takie raczej zwięzłe, bo to jest w miarę proste. W tej chwili w mediach huczy nam o generatywnej sztucznej inteligencji. Jakieś wielkie modele, które coś potrafią z nami rozmawiać, potrafią narysować. Na przykład jakbyśmy chcieli narysować prezesa Kaczyńskiego lecącego na trójgłowym smoku i atakującego Tuska w niemieckim mundurze Wehrmachtu. Nie narysuję. To nie ma żadnego problemu, trzeba to właściwie wypromptować i da się zrobić i będzie pięknie wyglądający obraz. I ja myślę, że od Łukasza chłopacy by wypromptowali to tak i byłoby cudownie. Natomiast ja chciałbym zapytać szanownych panelistów o konkretny przykład, każdy z was po jednym, takiej sztucznej inteligencji, która jest, która się pojawia i ona jest taka niezauważalna, ona tak się, że tak powiem, nagle gdzieś tam poniżej naszej uwagi i my nawet nie możemy sobie nie zdawać sprawy, że to, z czym mamy do czynienia, to są systemy, które można byłoby już nazwać systemami sztucznej inteligencji. I Michale, masz pierwszy mikrofon, dawaj. Znaczy, ja myślę, że tu trzeba byłoby zacząć, nie mamy na to czasu, ale trzeba byłoby zacząć... No to nie, to już, jak nie mamy czasu, to nie zaczynaj. Przejdź do konkretu. Ale od próby zdefiniowania w ogóle, czym jest system sztucznej inteligencji, to ma znaczenie z punktu widzenia też przepisów prawa i technologii. Ale nie będę temu poświęcał, może przy innej okazji spróbujemy na ten temat też trochę porozmawiać, bo mamy pewną rozbieżność pomiędzy rozumieniem technicznym a prawnym. Jakie to są systemy? Wszystko, co jest związane na przykład z szeroko rozumianą sprzedażą, marketingiem. Przecież tak naprawdę całe te procesy profilowania, personalizowania produktów, rekomendacji różnych produktowych, no to jest wszystko to, co w zasadzie jest z nami już od wielu, wielu lat, tylko ostatnio zaczęło nabierać pewnego rozpędu. Coraz więcej danych jest generowanych przez człowieka. Mamy różnego rodzaju też pośredników, którzy kupczą niejako, przepraszam za to określenie, ale myślę, że ono jest adekwatne niekiedy, różnego rodzaju danymi dotyczącymi nas samych i na tej podstawie różne firmy, na przykład e-commerce'owe, są w stanie, no właśnie, czy lepiej rekomendować, lepiej dostosować te produkty, czy też na przykład w jakiś sposób manipulować nami, naszymi potrzebami. Być może same wykreowują tego typu potrzeby. Mam nadzieję, Kasiu, że ci nie zabrałem tego przykładu. Zabrałem. Ale coś ty powiem. Dobrze, więc to jest też coś takiego, co wydaje mi się, że jest najbardziej w tej chwili, takie niedostrzegalne i dostrzegalne, bo my tego nie dostrzegamy, bo żyjemy z tym na co dzień, ale z drugiej strony na przykład sądy, różne organy, na przykład w zakresie ochrony danych, te problemy gdzieś tam dostrzegają i próbują je w jakiś sposób, no, przynajmniej jakieś kwestie uporządkować z tym związane. Więc wydaje mi się, że to jest taki najlepszy przykład. Ja jestem bardzo daleki od tego, żeby antropomorfizować sztuczną inteligencję, żeby rozmawiać o świadomej sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. Raczej patrzę na te AI jako na coś, jakieś pewne narzędzie, już nie będę mówił z czegoś komponentów się składających, które jest po pierwsze, znaczy pierwsze i najważniejsze, tworzone i wykorzystywane przez człowieka. Oddaję mikrofon. Okej, czyli już narzuciłeś tak mniej więcej 2 minuty, patrzę na zegarek, ile twoja odpowiedź trwa, więc spróbuję się dostosować. To może taka króciutka historyjka. Około 5 lat temu zespół GovTech przy ministrze, chyba przy premierze Morawieckim, wtedy zorganizował konkurs przy Ministerstwie Finansów. Konkurs związany z rozpoznawaniem kontrabandy. Czyli jak mamy rentgeny takie, że na człowieka, żeby widać klatkę piersiową, to też mówimy o rentgenach, tylko takich, które uderzają w pociąg albo w kontener. Czyli takie
żebyśmy nie chcieli się znaleźć w pobliżu. I do takiego konkursu zgłosiłyśmy się my, zgłosiła się firma Alphamoon, zgłosiła się firma TensorFlight, kilka innych firm, bo wszyscy rzucali się na te AI, które było możliwe do zrobienia. Po tych kilku latach generalnie Alphamoon ma swój produkt związany ze Smart Document Processing, czyli takie NLP na sterydach, tam też jest wizja komputerowa. TensorFlight chyba zgodnie ze swoją wizją rozpoznawania zdjęć satelitarnych i bardzo temat ubezpieczeń czy reubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych. Jeśli mi się wizja zmieniła, to przepraszam za przekłamanie, ale mniej więcej ten temat. A my na przykład uderzyliśmy w temat właśnie rolnicze. Dla przykładu to, o czym za bardzo jeszcze nikt nie wie i pewnie nie będzie jakieś bardzo medialne, ale przykładowo dogadaliśmy się z szkołą SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, którzy mają obory, jak się okazuje, mają tam wiele set krów mlecznych. Pozyskaliśmy, moim zdaniem, bardzo cenne dane, bo nie tylko nagrania tych krów, ale adnotacje przez zootechników, przez weterynarzy i tak dalej. I dzięki temu mogliśmy zastosować modele, które są bardzo dobrze znane w świecie akademickim do rozpoznawania akcji wideo. Na przykład są datasety związane ze sportem, że ktoś gra w ping-ponga, no i taka sieć neuronowa rozpoznaje, że ktoś gra w ping-ponga. Tylko my te sieci zastosowaliśmy do rozpoznawania skurczy porodowych u krowy, czyli że przewidujemy, kiedy ta krowa urodzi i dzięki temu optymalizujemy pracę na gospodarstwie. To jest taki jeden przykład, ale do puenty. Wydaje mi się, że teraz jest tak set tysięcy startupów, firm, projektów, które realizują takie prawdziwe AI, a nie AI na PowerPoincie, gdzie, że to jest nie do policzenia. Ci, którzy mają wiedzieć, wiedzą. No ale nie będzie to tak bardzo medialne jak te nasze ostatnie doniesienia związane właśnie z ChatGPT, LLM-ami czy właśnie tutaj generowaniem obrazów. Tak jest moje stanowisko. Dziękuję i przekazuję mikrofon. AI, która jest weterynarzem, to uważam, że to jest całkiem medialne, ale... Znaczy to jest ciekawe, że na przykład te informacje na temat tych skurczy porodowych to są na aplikacji, która jest na smartfona, więc dostaje się alert po prostu, że coś takiego się dzieje. To ja to widziałem w akcji, więc to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie. No to już skurczy porodowych krów to chyba nikt nie przebije, żaden przykład. Jeszcze a propos tego, bo ja tutaj bardzo zaprotestowałem, jak prezes Kaczyński się na smoku pojawił. Ja próbowałem królową angielską tam coś z nią wygenerować, to te systemy mi nie pozwalały. No oczywiście możemy mieć własny system i tak dalej, ale to już było za dużo. Nie rozumiem dlaczego. Jest zbyt znana, ale Kaczyński będzie... Zawsze można pójść unstable diffusion i wtedy królowa angielska... Wtedy królowa angielska może będzie, tak. No dobrze, ja powinien coś powiedzieć o języku, tak? I to profilowanie mi też pewnie chodzi po głowie. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, pewnie każdy to zauważył, że jak się zaczyna o czymś mówić, o czymś takim, co potem, co się pamięta, no to chyba nie jest tylko przypadek, że jak moja chrześnica pojechała do Gambii i gdzieś tam ktoś o tym wspomniał w rozmowie, to nagle zacząłem dostawać oferty wycieczek do Gambii. Albo jak ktoś miał jakąś rzadką chorobę, no to potem się pojawiały artykuły gdzieś tam w tym moim feedzie, że no jak leczyć tutaj tą rzadką chorobę, albo co mogę sobie o niej poczytać. No to to jest chyba coś, co jakoś tam gdzieś przenika do naszego życia, co jest no już chyba oczywiste, nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale możliwość łączenia danych językowych, danych, no właśnie audio, no bo przecież te nasze smartfony wszystkie to już wszystko wiedzą tutaj, że prezes Kaczyński się pojawił u mnie w wypowiedzi, więc to jest coś, co jest chyba też po pierwsze jakąś możliwością, tak, wiemy, co z tym można zrobić, ale też jakimś ogromnym zagrożeniem. Nie wiem, czy to już nie przychodzę do jakiegoś następnego tematu, bo te wszystkie, prawda, AI akty i inne dekrety prezydenta Bidena, no to właśnie chyba przed tym nas starają się bronić. Akurat, nie wiem, czy w AI akcie tam jakaś poprawka nie wyjdzie, która pozwoli jednak na robienie takich rzeczy. Będziemy o tym mówić. Będziemy o tym mówić. Będziecie. No właśnie, Michał powiedział już o personalizacji. To byłby naturalnie mój kandydat, bo w Panoptykonie przyglądamy się takim użytkom AI, które istotnie działają na ludzi. I w Polsce mamy takie szczęście, że jeśli chodzi o naprawdę poważne oddziaływania medyczne, policyjne, wymiar sprawiedliwości itd., no to przynajmniej nam nie wiadomo, żeby tam były systemy rzeczywiście AI-owe. Nie wchodzę w definicję, ale ja przyjmę taką roboczą na dzisiaj, że jednak to ma być coś, co się uczy i ma jakimś
stopień autonomii. A to, o czym my wiemy, że skorzysta z tego, nie wiem, skarbówka albo polski rząd do optymalizacji swoich procesów, to nie są takie rzeczy. Ale bardzo chętnie dowiem się, że czegoś nie wiem. Więc patrzymy bardziej na komercyjny sektor i tam rzeczywiście personalizacja jest najistotniejszym obszarem, ale konkretnie bym takie dwie rzeczy powiedziała, już tak patrząc konkretnie. Jakiś czas temu Twitter wypuścił jako pierwsza duża firma dość szczegółowy opis swojego modelu systemu rekomendacyjnego i mogliśmy popatrzeć na jego komponenty. Jest tam ich trochę, prawda? To nie jest prosty system, tych algorytmów jest tam kilkadziesiąt. I najciekawszym elementem tego systemu wydaje mi się ten moment, w którym system próbuje obstawia, w co klikniemy, na podstawie parametrów i tych parametrów to już wiedza z akurat opisu Google'owego systemu, którego tak dobrze nie znamy, ale mamy dosyć ciekawy opis. Te firmy publikują teraz te rzeczy na podstawie nowego prawa unijnego, możemy o nim jeszcze powiedzieć, muszą trochę publikować, więc Google mówi, że mają 80 miliardów parametrów. To robi pewne wrażenie, prawda? Bo to są parametry dla konkretnej osoby, czyli to są wszystkie zmienne, które system próbuje przetworzyć, żeby odpowiedzieć na pytanie, w co ja kliknę w danym momencie. Czyli próbuje przetworzyć wszelkie informacje, które mogą być relevantne w tej sytuacji i przemnożyć je na przykład przez moje ślady behawioralne albo moją historię tego, co robiłam, ale również zderza to z tym, co robili podobni do mnie ludzie, tak? No i robi to dość szybko. Więc myślę, że uświadomienie sobie tego, co my wiemy, że tam jest AI i wiemy, że predykcja jest tutaj istotą procesu i wiemy, że oni optymalizują zaangażowanie i czas, jaki jest spędzony, to wszystko wiemy, ale jak zobaczymy sobie, jak ten model jest złożony i ile on parametrów przetwarza, no to jednak jest to jakieś pole do refleksji. Inna rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to są podpowiedzi w czymś takim jak search Google'a, ale tego pewnie będzie więcej. Podejrzewam, że tam, gdzie będą prompty, tak? Wszystkie te modele językowe, które umożliwiają nam zadawanie pytań, one też, nie wiem, nie siedzę w tym, ale zgaduję, że tam też będzie pole do czegoś takiego, że prowadzę cię za rękę człowieku i mówię ci, sugeruję ci, o co możesz zapytać. No to jest spora władza. To jest chyba bardzo banalne AI, tak sobie wyobrażam. Takie autouzupełnianie, chyba nic prostszego, nie wiem, poprawcie mi, jeśli się mylę, ale to nie brzmi dla prawnika jak wyrafinowany model. A jednak potencjalny wpływ tego czegoś na to, jak ludzie myślą, czego szukają, nawet dyskryminacja, na pewno widzieliście, wiele razy to było grane w mediach, różne grupy oburzające się słusznie na to, że na hasło, nie wiem, czarny albo kobieta, albo cokolwiek innego, co możemy utożsamić z mniejszością, Google Search podpowiada rzeczy, no, mocno niewłaściwe. Nie? To jest czubek góry lodowej, ale myślę, że takie ciekawe, banalne, a potencjalnie szkodliwe użycie tych systemów. Dobrze, to ciekawe, mamy pierwszą rundę odpowiedzi. Ciekawe, że nikt nie powiedział nic o inteligentnych telewizorach, inteligentnych ekspresach do kawy, inteligentnych lodówkach, inteligentnych pralkach. I tu muszę, sorry, pani profesor, ale pani profesor i pralka Siemensa, to nie jest lokowanie produktu. Chcemy wyjść... Koparka. Nie. Pralka Siemensa, pani profesor idzie, wrzuca pranie, nastawia program na 40 minut, bo to jest program, który my chcemy, bo my chcemy wyjść. Po 5 minutach schodzi na dół, a pralka mówi, nie, kochana, to musi być 2 godziny 30, bo właśnie przeprowadziłam analizę twojego prania i musi być 2:30, nie ma wyjścia. No i potem pani profesor przez następne 15 minut negocjuje z pralką. Prawda? Jest to oddziaływanie człowiek-komputer. Prawda? Kończy się na praniu ręcznym. Nie, kończy się na wynegocjowała, że program będzie godzina 15. Ale niżej pralka nie zeszła. No i myślałem, że ktoś o takiej sztucznej inteligencji powie. Natomiast kontynuując to i bardzo się cieszę, oddaj mikrofon, bo właśnie... Ja chciałem coś o tych IoT, ale już dobrze. Dobrze, to... Innym razem. Zapamiętaj i innym razem, jeszcze będzie czas. Natomiast... Ponieważ jesteś z panoptykonu i prowadzicie różne fajne badania, to ja mam takie pytanie i to jest pytanie zresztą do wszystkich.
gdzie oczekujecie, że najłatwiej będzie różnego typu systemom sztucznej inteligencji spenetrować społeczeństwo tak, że społeczeństwo to przyjmie z otwartymi ramionami, obejmie to i będzie się strasznie cieszyło i nie będzie w ogóle protestowało, tylko będzie to tak na miękko. I to jest pytanie do wszystkich. Gdzie uważacie, że systemy sztucznej inteligencji, jakkolwiek rozumianej, Michale, jakkolwiek rozumianej, czyli jeżeli ktokolwiek nazwie to systemem sztucznej inteligencji, to już będzie dobrze, będą wchodziły na miękko, będą po prostu przyjmowane i nikt nie będzie protestował, bo będzie nam dobrze. No myślę, że kluczem jest wygoda, czyli wszędzie tam, gdzie w naszej percepcji to jest wygodne, pralka wkurzająca nas swoim rządzeniem się nie jest wygodna, ale już jakiś smartwatch, który został nam sprzedany jako klucz do lepszego snu, do lepszej diety, do motywowania się do biegania, albo nawigacja, która już z góry wie, gdzie ja jadę i od razu mówi mi dom, a może praca, że tego typu rzeczy myślę, że są tymi, w których ludzie są najmniej czujni, bo ta narracja o tym, że to, czego doświadczamy, szczególnie w sieci, w online, w aplikacji, to są usługi. My z tym polemizujemy, uważamy, że większość z tych rzeczy to nie są usługi, to są różne formy zawłaszczenia naszej przestrzeni życiowej, uwagi, danych, nawet manipulacji. Używamy takich mocnych określeń, ale skutecznie ta narracja kapitalizmu nadzorczego nam opowiada to jako usługę, więc w tej opowieści dostajemy cały czas ofertę, będzie ci wygodniej, bo my firma, my aplikacja przewidzimy twoją potrzebę. Oczywiście my ją kreujemy najczęściej, my ją modyfikujemy, ale tego nie musisz wiedzieć. My ją przewidujemy, więc przecież tam jest przewidywanie potrzeby konsumenta. Myślę, że to jest jeden obszar. No drugim jest bezpieczeństwo, tak? Czyli skanowanie naszych twarzy na lotniskach, żeby szybciej przejść, albo puszczanie dronów, żeby wykryć ruchy migrantów na granicy. To zależy oczywiście od kontekstu. No w Polsce obawiam się, że dzisiaj takie coś by przechodziło na miękko, jak mówisz. Oczywiście chciałabym żyć w świecie, w którym to nie jest tak, ale patrząc na poziom lęku, poziom przejęcia kryzysem migracyjnym, wojną, to myślę, że kolejny system, który będzie miał chronić nas przed czymś na granicy albo na lotnisku, też wejdzie na miękko. Mówię to z bólem i z niepokojem. Tak, człowiek jest istotą wygodną i wszędzie tam, gdzie może trochę czasu oszczędzić, się tak wydaje może, i nie widzi tego, skąd się to bierze i jakie to ma konsekwencje, no to oczywiście będzie tego używał. Jak Państwo pewnie, czy może wiedzą, po wprowadzeniu tych modeli generatywnych, które pomogły w pisaniu, pomagają w pisaniu kodu, znacznie zmniejszyła się liczba interakcji z serwisem Stack Overflow. To znaczy, że ludzie wolą, żeby maszynka napisała kawałek kodu, ewentualnie poprawią go lub może nawet nie poprawią. Myślę, że za jakiś czas to w ogóle nie będą poprawiać, niż szukać rozwiązania samemu, gdzieś tam pytać w sposób, w który do tej pory, no, czy który uchodził za rozsądny. No być może to oczywiście jedno jest konsekwencją drugiego, że te wszystkie modele zostały wytrenowane na danych ze Stack Overflow, więc to wszystko, co byśmy tam znaleźli, przynajmniej na pewnego momentu, no to już w tych modelach jest. Więc myślę, że takich miejsc, gdzie no jest nam wygodniej, gdzie właśnie można kliknąć raz zamiast dwa razy i to jak się już kliknie 1000 razy, to nam się wydaje, że to jest, no jest oszczędniej. No jest oszczędniej. Ja sam mam jakieś tam klawisze poprzypisywane do różnych akcji, żeby nie pisać. Pozdrawiam serdecznie Maciej Gorniczuk, to mam jeden klawisz, bo to często tego używam. Idiotyczne, prawda? Ale jednak. Więc to im więcej będziemy takich rzeczy szukać i nasi oczywiście oferujące nam, firmy oferujące nam takie doświadczenia będą takie miejsca identyfikować, no to oczywiście my to kupimy, my jako ludzie wygodni. Znaczy jedna sprawa taka podstawowa, którą chyba wszyscy wiemy, ale może zapominamy, że my już w tym AI jesteśmy. W sensie tutaj zrobiło mi się przykro, jak powiedziałeś o podpowiadaniu, bo to podpowiadanie dotyczyło mojej aplikacji patentowej w Samsungu i tam się staraliśmy, żeby było trochę lepiej, no ale to jest proste, więc dla prawnika przynajmniej. Ale chodzi o to, że czy mówimy o rekomendacji, która była poruszona, czy mówimy o tłumaczeniu maszynowym Google Translate, czy DeepL, tutaj Polak jest CTO, więc chyba można powiedzieć jeszcze raz DeepL i pogratulować sukcesu, rozpoznawanie mowy,
To wszystko jest już teraz, nie? Teraz natomiast to, co jest, wydaje się bardzo istotne w kontekście ostatnich wydarzeń, no to to, że ten ChatGPT, to tak naprawdę ktoś powiedział, że to jest wielki sukces UX-u. No bo rzeczywiście tam Transformery 2017, modele językowe od wielu, wielu lat i tak dalej, i tak dalej. Ale kwestia związana z łatwością, jak my szybko jesteśmy w stanie sami dać te wszystkie dane. Gdyby ktoś do nas podszedł na ulicy, a Michał, jak masz na drugie imię, nie? No to gościu, tutaj siu, z danymi klienta, nie? Zresztą tutaj Michał pewnie ma całą listę takich właśnie przypadków firm. Ostatnia rzecz, gdzie to się bardzo przyjmie, to można by powiedzieć, że z jednej strony, no, nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłym roku ChatGPT zastąpił spawacza. Tak szybko to nie. Ale można by się pokusić, że AI bardzo zagości w medycynie. No bo tak świetnie rozpoznajemy obrazy medyczne, mamy tyle danych medycznych i tak dalej. A nagle się pojawiają dwa wątki, jeśli chodzi o tą wyjaśnialną AI od strony medycznej. Jedna taka bardziej oficjalna, a druga taka mniej oficjalna. I ta bardziej oficjalna jest taka, że no, lekarz musi mieć pełnie uzasadnione, dlaczego komputer powiedział, że ktoś tu ma COVID-a, nie? I to jest okej, nie? Natomiast jest taka troszeczkę, nie wiem, teoria spiskowa, powiedziałbym, że jednak jest opór środowiska. Jednak jeśli by się pojawiło AI, które robi rozpoznawanie obrazów medycznych tak jak dwóch, trzech najlepszych histologów w Polsce, no to możliwe, że byłaby redukcja etatów tych histologów, 30% załóżmy, redukcja etatów we wszystkich szpitalach, no i są po prostu opór środowiska, więc oficjalnie o wyjaśnialne AI, bo i tutaj jest cała lista jakby zaleceń, ale możliwe, że będziemy mieli do czynienia z wszelakimi oporami związanymi z, no właśnie, tym, że ludzie będą się bać, tak? Nawet ten Stack Overflow przywołany. No nie wiem, czy teraz programiści będą tak chętnie w internecie wrzucać swój kod, prawda? No zobaczymy. Michale? Dziękuję bardzo. Żałuję, że profesor Bicek nie jest z nami, bo on mógłby dużo powiedzieć na temat wyjaśnianej AI w medycynie tak naprawdę. Ale to może to jest jakiś temat na kolejne spotkanie. Natomiast ja pracuję przede wszystkim z biznesem. W związku z tym mogę się też trochę podzielić swoimi doświadczeniami właśnie z tym, jak różne organizacje, niezależnie od tego w jakim sektorze, jak podchodzą do wykorzystania AI. Z chwilą, kiedy nastąpiła ta tak zwana demokratyzacja AI, za sprawą oczywiście przede wszystkim ChatGPT, w prawie każdej organizacji ze strony zarządu jest bardzo prosta informacja. Musimy mieć AI za wszelką cenę. Nieważne, czy ona będzie, co ona będzie de facto robiła, czy będzie przynosiła jakąkolwiek korzyść. 2,5 tony dzisiaj. Słucham? 2,5 tony dzisiaj. Tak, no i to jest generalnie trochę tak to wygląda. Natomiast z punktu widzenia biznesu, jak potem już zaczynamy wchodzić jednak w tematykę realnego rozwiązywania problemów, no to pojawiają się dwa obszary. Po pierwsze optymalizacja i to taka optymalizacja przede wszystkim kosztowa, czyli zmniejszenie kosztów na przykład pracy. I to jest też taki temat trochę społeczny, bo to się wiąże też z redukcją etatów w najzwyczajniej świecie, więc myślę, że to też jest taki wątek, którego nie można ignorować, no bo jeżeli wprowadzamy jakiś rodzaj automatyzacji, no to siłą rzeczy albo przesuwamy nasze zasoby, mówię tutaj o ludziach, przepraszam, że tak trochę biznesowo, do innych jakichś obszarów, albo po prostu najzwyczajniej w świecie redukujemy. Przykładem tego jest na przykład są call center, które za sprawą też między innymi tych właśnie dużych modeli językowych zaczynają się zmniejszać. Więc to też jest taki aspekt społeczny. A druga opcja to jest jakaś tam zwiększenie efektywności, niekoniecznie już kosztowej, ale też zwiększenie efektywności organizacji z punktu widzenia na przykład zysku, który osiągniemy. No i tutaj jakby wracamy troszeczkę do tego, o czym rozmawialiśmy, o czym też Kasia mówiła, czyli kwestii zwiększenia sprzedaży. Po prostu najzwyczajniej w świecie. I to czasami są takie działania, które pozwalają nam na znalezienie sposobu na zwiększenie tej sprzedaży, ale czasami to są po prostu bezpośrednie interakcje. GPT, modele wytrenowane uprzednio, spowodowały, że każdy chce mieć chatbota w tej chwili, tak? Bo uważa, że to jest najlepsze rozwiązanie. Inna sprawa, że jak do mnie akurat voicebot dzwoni, to
moje, że tak powiem, odpowiedź na jego pytanie jest takie, połącz mnie z konsultantem. No ale to już jest jakby odrębna kwestia. Więc wydaje mi się, że właśnie też będziemy mieli, już mamy tak naprawdę, bardzo dużo zastosowań w obszarach biznesowych. Tylko nie wszystkie obszary, nie wszystkie te zastosowania będą miały uzasadnienie ekonomiczne. Czyli mówisz, że biznes po prostu łyknie każde AI, żeby się móc pochwalić, że ma AI. Tak? Nie łyknie, ale już łyka. Tak, no i tak. Znaczy ja po prostu najzwyczajniej w świecie mówię z własnego doświadczenia. Zdarza się mi w rozmowach z zarządem dostawać taką informację, jestem doradcą oczywiście, tak? Mówię, słuchaj, musimy mieć AI. Musimy teraz znaleźć, że tak powiem, miejsce, gdzie je zrobimy. I my wcale nie rozwiązujemy realnego problemu. Tylko rzeczywiście po prostu wdrażamy, bo konkurencja ma. Bo jak inni to robią? Inni mają AI? Mówię, no mają, na jakimś tam poziomie, na przykład czy to prototypu, czy jakiegoś POC, ale mają, no to my nie możemy być gorsi, tak? My też musimy pójść w tym kierunku. Sami się zaorają. Dobrze, no, tak. I to teraz zaczynają się pojawiać takie wątki trochę mniej przyjemne. I bez podawania rozwiązania prosiłbym, żeby każdy z was podał jeden przykład, obszar, gdzie musimy się bać i dlaczego. Jeden wybrany, wasz ulubiony, gdzie się musimy bać i oczywiście rozwiązanie pod tytułem Terminator płynny, może jeszcze nie. Na razie spróbujmy tak bardziej wokół nas, następne parę lat, gdzie i czego mamy się bać? Ja oddam Kasi mikrofon. Nie, no, a Kasia jest ostatnia. Ale nie chcę jej zabrać, że tak powiem, potencjalnie tematu. Kasia ma dość tematów. Coś wyczaruje. Dobra, to ja spróbuję coś innego, bo chciałem mówić na przykład o kwestii ochrony prywatności, ale zostawię to trochę na boku. Musimy się bać niewłaściwego zarządzania ryzykami. To jest problem, który ja mam z wieloma organizacjami, w których wdrażamy na przykład ramy w zakresie tak zwanego AI governance. Być może nie każdy tutaj na sali o tym słyszał, ale to jest coś, co organizacja, która chce korzystać z systemów AI-owych, musi de facto w dłuższej perspektywie sobie wdrożyć. I teraz, żeby wdrożyć tego typu rozwiązania, trzeba mieć dobry system zarządzania ryzykiem. Żeby mieć dobry system zarządzania ryzykiem, musimy rozumieć ryzyka związane z systemami sztucznej inteligencji. Jest taki bardzo dobry i ciekawy framework, NIST AI RMF, Risk Management Framework, gdzie w załączniku B mamy wskazane, dlaczego systemy sztucznej inteligencji to nie jest to samo w kontekście ryzyk, co tradycyjne oprogramowanie. I jeżeli spojrzymy na to właśnie, na te różnice pomiędzy tymi ryzykami, do tego dołożymy AI Act, który już się tutaj pojawiał, czyli projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, który mówi o tym, że niektóre systemy, na przykład te wysokiego ryzyka, mogą generować ryzyko, uwaga, dla praw podstawowych, bardzo szerokiego katalogu praw określonych w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych, to największym zagrożeniem z punktu widzenia zarówno organizacji, jak i użytkownika końcowego będzie właśnie niewłaściwe zarządzanie tego typu ryzykami. Żeby zarządzać tymi ryzykami, żeby je rozumieć, musimy mieć interdyscyplinarność. Żeby mieć tą interdyscyplinarność, musimy edukować ludzi, którzy odpowiadają za bardzo wiele obszarów w ramach naszej organizacji. I moim zdaniem w tej chwili w bardzo wielu organizacjach, nie mówię o największych, nie mówię o Google, nie mówię o Microsoftie, bo to są zupełnie inny poziom, że tak powiem, adopcji tego typu rozwiązań, ale w wielu organizacjach tego zrozumienia najzwyczajniej w świecie nie ma. Nie ma też transferu wiedzy pomiędzy różnymi jednostkami. Czyli w zasadzie może jeszcze poszedłbym o krok dalej. Naszym zagrożeniem nie jest błędne zarządzanie ryzykiem, ale brak zrozumienia, czym w ogóle ta sztuczna inteligencja de facto jest. I to się będzie rozciągało na wiele różnych aspektów z tym związanych. I dlaczego to ma takie znaczenie? Dlatego, że jeżeli nieodpowiednio nie będziemy tego rozumieli, nie będziemy zarządzali tymi ryzykami, to będziemy mieli potencjalną szkodę. Jak będziemy mieli potencjalną szkodę dla człowieka, ona może mieć bardzo, znaczy w zasadzie trzy wymiary. Fizyczna, ekonomiczna, psychologiczna, bym powiedział, to będziemy mieli problem, rozgadałem się, wiem, już kończę, to będziemy mieli problem zarówno my, użytkownicy tego, jak i podmioty, które będą za to odpowiadały,
są tworzone przepisy prawa przecież, które mają to uregulować, ale także sądy, które będą musiały o tym decydować, na przykład w kontekście wyjaśnialności. Skończyłem. Nie no, dałeś mi trochę czasu, więc spoko. Ja raczej troszeczkę krócej. Ja usłyszałem w tym złożonym pytaniu takie dwa słowa, znaczy kilka słów, czego najbardziej się boję. Tak? To jest jakby ten mój największy strach. I wydaje mi się, że jakiś taki, nie wiem czy najbardziej, ale aspekt, który mi otworzył oczka na jakiś tam obszar, był taki blogpost, trochę dłuższy blogpost w 2018 AI nacjonalizm, czyli nacjonalizm sztucznej inteligencji. No i tutaj była taka troszeczkę teza, że właściwie w grze są Stany Zjednoczone, Chiny i może Anglia, ale raczej nie. No i tutaj było generalnie teza takie, że jeśli mamy wielkie inwestycje państwowe, tutaj przypomnę, że na przykład projekt Manhattan bodajże w 41 rozpoczęty było 0 pracowników, a po 3 latach było 100 tysięcy pracowników, czyli to było jak branża motoryzacyjna w Stanach Zjednoczonych. Wydano tam dziesiątki miliardów dolarów, no i nagle stworzono bombę atomową, więc państwo, a ktoś prywatny, prywatna firma, to są jednak różne skale, jeśli państwo się za coś weźmie. No a co by nie powiedzieć, Chiny się wzięły. I troszeczkę, przepraszam, że odchodzę od AI, ale to wszystko się niestety ze sobą wiąże, tak jak ryzyka AI wiążą się generalnie z systemami zarządzania ryzykiem. Tak samo polityka Chin to jest na przykład jeden pas, jedna droga, czyli chyba największy infrastrukturalny projekt obecnie związany zarówno z komunikacją lądem, jak i komunikacją morzem. Tutaj może słyszeli państwo o Sri Lance, że musiała oddać port na 100 lat Chinom, no bo po prostu Sri Lanka stała się totalnym wierzycielem. Ale co to ma do sztucznej inteligencji? Otóż w ramach właśnie tej inicjatywy, nie projektu, bo projektu w ramach tej inicjatywy, jak dzisiaj przeczytałem, jest tam około 2600, właśnie jest to za bardzo transparentne. W ramach jednego z tych projektów kraj w Afryce, Zimbabwe, oddał zdjęcia twarzy swoich obywateli chińskiemu startupowi, czyli właściwie państwu chińskiemu, żeby chiński startup mógł polepszyć działanie algorytmów w zamian za, tutaj nie jest to sprecyzowane, ale możliwość korzystania z technologii tej wizyjnej przez państwo Zimbabwe. Więc jeśli mówimy o takich rzeczach, których najbardziej się boję, to jeśli chodzi o ryzyka, to takim pierwszym podejściem do ryzyka to jest nic nie rób. To jest takie pierwsze podejście. Po prostu nic nie robimy, wyleje się, samochód się zepsuje, to kupimy sobie nowe, nie? No będzie większy crash, powiedzmy, jeśli chodzi o organizację. Natomiast jeśli się naprawdę czegoś boję, no to się boję bardzo dużych graczy, którzy będą mieli olbrzymią przewagę. I jeśli teraz na przykład Unia Europejska nie będzie działać nie tylko na rzecz bezpieczeństwa AI, ale też efektywności AI, no to możemy obudzić się, za przeproszeniem, w lesie. Już będzie za późno. No i to jest coś makroekonomicznego, czego się najbardziej boję. Przekazuję mikrofon. Tak, ja chyba nawiązując do tego wszystkiego, co już zostało powiedziane, no, to co wydaje mi się, że jest najtrudniejsze i najniebezpieczniejsze, no, to jest właśnie możliwość wykorzystania tych ogromnych ilości danych, jakie są zbierane na różnych poziomach, do kontroli społecznej, to znaczy do profilowania ludzi, wykorzystywania tych informacji do różnych celów. Możemy sobie wyobrazić, no, tak jak tutaj kolega powiedział o Zimbabwe, o Chinach, no, to już na poziomie państwa, które możemy uznać w pewnym momencie za wrogie, nie wiem, niepożądane. Pewne rzeczy się mogą dziać i nie będziemy w stanie zupełnie nic z tym zrobić. No to jest chyba stare pytanie, bo kiedyś pewnie też ludzie się zastanawiali nad tym, czy pozwolenie Google'owi na obfotografowanie naszych miast to jest coś, co jest niegroźne, czy to może jest coś, co teoretycznie będzie, z czym będziemy mieć kiedyś problem. I teraz no, to, że właśnie wrzucamy do tego czata GPT, jakieś dokumenty, pewnie czasami także właśnie dokumenty poufne różnych firm, gdzie sobie nie zdają sprawy z tego, gdzie to jest. My akurat też mamy taki startup, który musiał zostać wyposażony w regulamin, gdzie tam jest
bardzo wyraźnie napisane, czego nie wolno i co się dzieje z tymi danymi, że one gdzieś tam mogą na jakichś serwerach za granicę się znaleźć. No i to jest jakby przerzucenie odpowiedzialności wtedy tego, kto te dane tam rzuca, no, ale chyba nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Więc możliwość zbierania danych, możliwość wykorzystania tych danych nie tylko przez właśnie partnera, któremu ufamy, czyli na przykład państwo, ale także przez jakąś właśnie firmę, co do której nic nie wiemy. Być może ona ma przysłowiowy kapitał zakładowy 5 tysięcy, czy nie wiem, no teraz to trzeba. I zupełnie nie wiemy, czy ta firma kiedyś właśnie tych naszych danych nie sprzeda komuś większemu, kto je z czymś innym połączy i to już będzie poza naszą kontrolą zupełnie. Tak powiedzieliście abstrakcyjnie trochę o tych ryzykach, a ja usłyszałam w pytaniu, że mamy wskazać konkret. Znaczy, zgadzam się bardzo z tymi abstrakcyjnymi ryzykami, że samo zarządzanie ryzykiem złe i zasysanie danych przez dużych graczy i to, że będą gracze autorytarni poza naszą kontrolą europejską, którzy zrobią coś, co będzie no, game changerem, to wszystko są bardzo poważne rzeczy. Ale szukając konkretu, to ja najbardziej się obawiam oddania trudnych decyzji tym systemom przez państwo jednak. No bo na rynku mam nadzieję, może to jest nadmiar optymizmu, że jakoś poradzimy sobie przynajmniej w Europie z tymi oligopolami technologicznymi, jakoś to rozmontujemy, chciałabym. A przynajmniej nie są to rzeczy, od których nasze życie zależy, czy nasze bezpieczeństwo takie fizyczne jeszcze nie są. A państwo cały czas sporo może. I teraz to państwo podlega podobnym narracjom, podlega podobnym naciskom racjonalności, optymalizacji, nowoczesności. Michał mówił, że do mnie klienci prywatnie reagują, o ja nie mam AI, ale podobnie będzie reagować rząd i to może być Morawiecki i to może być ten kolejny premier, też może mieć takie poczucie, ale zaraz, to my nie mamy AI, a Holandia ma? No Holandia ma, na przykład jeden rząd się wysypał na AI, bo zrobili projekt Siri, który miał tagować, przewidywać nadużycia podatkowe i tak jakoś wyszło niefortunnie, że powieli kilka stereotypów i wskazał osoby niewinne, ale wskazał je tak skutecznie, że ileś lat, 10 lat czy więcej zajęło ustalenie, że ci ludzie zostali wskazani przez system bez powodu, tak? To ja tylko może dodam, że właśnie wczoraj na LinkedIn pojawiła się informacja, że Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało jakąś ważną umowę, nie pamiętam z kim, ale właśnie w kontekście... Nasze? Słucham? Polskie? Polskie, tak, tak. No zresztą w zeszłym roku była też konferencja Jus Silico chyba, jeśli się nie mylę, właśnie w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości, więc coś tam się zaczyna przynajmniej na poziomie koncepcyjnym dziać. No, zgoda, coś się zaczyna dziać i tu wracamy do tego, o czym mówiłeś. Analiza ryzyka dla mnie, dla nas panoptykoni, zaczyna się od pytania po co. I to pytanie jest bardzo niepopularne, bo jeżeli ogólna presja jest róbmy i stosujmy, a do tego żyjemy w świecie, w którym zawsze jest za mało pieniędzy, zawsze jest trochę za późno, nie mamy dość zasobów i bardzo niepopularne jest powiedzieć, nie stać nas na uleczenie tej rzadkiej choroby, albo nie umiemy przewidzieć, który recydywista tak naprawdę powinien siedzieć dłużej, albo nie umiemy sprawiedliwie rozsmarować tej pomocy społecznej, my ludzie nie umiemy, my politycy nie umiemy, no to proszę, odpowiedź jest prosta. Wrzucimy to w system, on przemieli i coś zaproponuje. I minie kolejne 10 lat, żebyśmy mogli stwierdzić, że to był błąd, że to było niesprawiedliwe, albo to było oparte o niereprezentatywne dane, albo były tam inne problemy z tym systemem. I to są bardzo poważne konsekwencje, a systemy jako takie wcale nie muszą być te najnowocześniejsze i jakoś hiperinteligentne. To mogą być bardzo proste rzeczy, oparte o statystykę, ale to jest niebezpieczne. I ostatnie zdanie do tego, co niebezpieczne. Rozwiązaniem, które proponuje Unia Europejska na takie rzeczy, najczęściej jest wprowadzić człowieka, który będzie recenzował podpowiedzi systemu. No ale wiemy, a wy wiecie lepiej niż ja, jak zawodny jest człowiek, ten human in the loop, ile trzeba włożyć pracy w tę interakcję. To nie jest pralka, to jest bardziej skomplikowane, żeby ten lekarz, urzędnik, sędzia, policjant naprawdę mógł zrecenzować tę podpowiedź. I tu jesteśmy w lesie. Ciekawe, bo nikt nie wspomniał o systemach sztucznej inteligencji w wojsku, a właśnie ostatnio widziałem taki tytuł Ukraina i wojna ukraińsko-rosyjska jest nieprawdopodobną kopalnią wiedzy dla tworzenia systemów wspieranych przez sztuczną inteligencję albo autonomicznych systemów wojskowych.
To się dzieje. Ja widziałem też taki materiał o ukraińskich naukowcach z Politechniki chyba gdzieś tam zaporowskiej, którzy właśnie budują autonomiczne roboty wojskowe, które będą służyć do rozminowywania, ale będą się mogły również bronić. Więc posłuchajcie, zdziwiłem się trochę, ale bardzo mnie ucieszył ten motyw chiński, dlatego że moje następne pytanie jest mniej więcej takie. Z jednej strony my, jako Unia Europejska, powiedzmy prezydent Biden, bo jak się zmieni nam prezydent na tego rudego, to będzie problem, ale ja mogę to powiedzieć, bo ja mam tamtejszy paszport, więc ja mogę obrażać go jako prezydenta byłego, to będzie problem, ale póki co prezydent Biden rozumie coś, tak? I stara się coś regulować. Jest tak, że Unia Europejska stara się regulować. No super. Tylko, że mamy Chiny, które konfucjańsko rozumują inaczej. Prawda? Czyli konfucjańsko rozumują, idealnym jest ten, kto jest w stanie pokonać swojego przeciwnika intelektualnie. Mamy Koreę Północną. Nigdy, posłuchajcie, nie wyobrażałem sobie hakerów z Korei Północnej, ale okazuje się, że oni są całkiem dobrzy. I nie da się ich odciąć, więc oni działają. Mamy Iran, który ładuje w elektronikę i buduje broń. To teraz, ale to są tylko te obszary. Mamy Chiny, gdzie mamy system społecznego scoringu, który jest używany po to, żeby oczywiście nagradzać tych dobrych. Że zacytuję poprzedni rząd, znaczy ten rząd, co już odchodzi, jeżeli jesteś uczciwy i sprawiedliwy jak Sasin, to nic ci złego się nie stanie, prawda? To jest taki prawie cytat. Więc ja mam takie pytanie teraz. Jak szukać, gdzie szukać jakiejś równowagi pomiędzy tym, co my, jako obywatele Unii Europejskiej, chcemy i uważamy, że należałoby wyregulować, żebyśmy się, tak jak mówiłaś, oligopole, żeby nas nie zjadały i żeby nam się żyło dobrze, ale równocześnie żyjemy w świecie, gdzie jeżeli pewnych rzeczy nie zrobimy, to inni to tak czy owak zrobią. Gdzie szukać tej równowagi, tej granicy? Nie wiem i myślę, że to nie powinno być, to nie jest pytanie, mam problem z takim, z tą narracją, tak, że my tu coś musimy, czy po pierwsze, jeżeli naprawdę idziemy takim dukajowskim trybem myślenia, że coś się dzieje, coś jest iminentne, nie zawrócimy tej drogi, jest jakaś geopolityczna tendencja, no to może obserwujmy, tak, weźmy popcorn albo coś innego i obserwujmy i pogódźmy się z tym, że jesteśmy jednak małymi pionkami, albo nawet nie ma żadnej szachownicy, to nie jest racjonalne, to nie jest żadna gra, tak lubimy sobie to wyobrażać jako jakąś wielką grę, ale czy ktoś ma tą szachownicę, ktoś tym kieruje, więc albo miałabym taką sugestię, że uznajmy swoją małość, bo tych procesów, jeżeli tak o nich myślimy, tak, że następują i nie obciążajmy się takimi dylematami, a jeżeli już mamy o czymś przesądzać, no to skupmy się na tym, na czym mamy kontrolę. My możemy coś powiedzieć w Europie i możemy coś w Europie zrobić, no nic z Chinami nie zrobimy, nie przewidzimy, jakie oni kroki wykonają. Jeżeli cokolwiek mi przekonuje z tej narracji o konfrontacji nieuchronnej i tak dalej, no to rzeczywiście cyberbezpieczeństwo i wojna. I tutaj uważam, że nie powinniśmy my rzeczywiście, jeżeli ma na to wpływ w ogóle jako cywilizacja europejska, zachowywać się zbyt ostrożnie, tak, eksperymentujmy, rób innowacje, okej, okay. Na to są wszystko w prawie wyjątki. To jest nieprawda, mówię to mocno, bo to czasami wraca, że nie wiem, Unia zabrania czegokolwiek wojsku. No to jest kompletna bzdura, no Unia niczego nie ma do wojska i te rzeczy się dzieją. Te eksperymenty na Ukrainie, w Ukrainie zakładam, że są też z udziałem europejskich graczy, więc no tutaj dzieje się to, co ma się dziać, tak? Tutaj prawo nie ma za bardzo nic do robienia. Ale jeżeli myślimy rynkiem albo administracją publiczną,
to mnie interesuje nasza europejska innowacyjność, nasza europejska droga, o której lubię myśleć, że jest drogą trzecią, nie jest ani drogą chińską, ani drogą amerykańską, bo ja nie chciałabym, żeby firmy europejskie kosztem naszych danych albo naszych podatków, bo korzystając z jakichś piaskownic regulacyjnych i tak dalej, eksperymentowały w kierunku bycia lepszym Googlem. Proszę Was, no ja już mamy dobrego Googla, po co nam kolejny, tak? I nie chciałabym również, żeby nasza administracja próbowała robić rzeczy, które robi amerykańska, bo chińska. Po co nam scoring społeczny? Nie potrzebujemy tego, więc jeżeli uznamy swoją odrębność kulturową, prawną i cywilizacyjną i inne potrzeby, a myślę, że są one inne, to może zajmijmy się po prostu nimi, a nie tym, kto przyjdzie z czym do nas z zewnątrz. No nie musimy podążać jak owce za tym modelem. Mówię, z wyjątkiem są tych, gdzie oni przychodzą jako wrogowie, chcą nas podbić. Nie wiem, czy chcą, nie wiem, czy są wrogami, nie wiem, czy potrafiliby, nie moja działka, ale tu na pewno pole do eksperymentów jest i prawo go nie ogranicza i my do tego niewiele mamy chyba do wniesienia. Tak, na pewno nie powinniśmy wypadać z tego wyścigu. Ja w ogóle tak teraz zacząłem myśleć sobie, że te wszystkie pytania to są takie dołujące, prawda? Mamy wyzwania, aż spojrzałem na to, jaki my tu mamy w ogóle temat. Wyzwania to też, no chciałbym coś powiedzieć może pozytywnego o tym wszystkim. No wiadomo, powinniśmy regulować, tak? No bo nie jest dobrze, jak nam się tutaj jakieś nagle, nie wiem, autonomiczne systemy wojskowe zaczną pojawiać i albo policyjne, tak? I gdzieś tam kogoś zastrzelą, no bo to pewnie tak jak człowiek może się pomylić, tak ten system też się może pomylić i pomyli. Tak? Natomiast powinniśmy brać udział w tym wyścigu, robić to, co możemy, opatrywać tam te wygenerowane treści przez, czy wymagać opatrywania ich jakąś tam etykietką, że to robił człowiek, a to tego nie robił człowiek. No może tak naprawdę już ludziom nie każmy, tylko tym maszynom. I edukować. Po pierwsze edukować nas tutaj. No bardzo dobrze, że jest dużo młodych ludzi, którzy tutaj będą tę sztuczną inteligencję robić za chwilę, albo już robią. Po drugie wdrażać, starać się no, jednak korzystać z tego, żeby trochę się usprawniać. Więc ja tak trochę chciałem pozytywniej powiedzieć o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję. Być może będziemy się mylić, tak? No, było wiele wspaniałych wynalazków, których teraz korzystamy, już nikt nie myśli o tym, że tam kogoś lokomotywa pierwsza przejechała, a prąd kogoś poraził, nie wiem co tam jeszcze, komputer też pewnie coś złego mógł zrobić. Były różne przypadki, ale może powinniśmy odważniej wejść w ten temat i mniej myśleć o zagrożeniach, a więcej właśnie o wyzwaniach w takim pozytywnym sensie. Okej. Znaczy cieszę się, że powiedziałeś to pytanie takie dołujące, to po pierwsze. Po drugie, zawsze się kończy o tym, że zdziwienie, że nie powiedzieliśmy, a była uwaga, że mamy mówić krótko. No więc tutaj jeśli chodzi o te pytania. Natomiast to pytanie ostatnie jest już naprawdę bardzo z takiej grubej armaty, ponieważ nie wiem, czy jest na świecie ktokolwiek, kto jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Znaczy, możliwe, że Elon Musk, czy ktoś, kto naprawdę ma ego takie wysokie, to odpowie z pewnością. Chciałbym powiedzieć, czy potrafił. No tak, ale to jest ta kwestia. I ja się też zgodzę, w sensie zgodzę się z tym, co tutaj przedmówca powiedział, że po prostu róbmy swoje. Róbmy swoje i róbmy to najlepiej, jak potrafimy. Jeśli zajmujemy się machine learningiem, no to wydaje się, że troszeczkę naszym obowiązkiem, tutaj też wskazuję na osoby młodsze, jest zapoznać się z white paperami OWASP, OWASP Machine Learning. Jeśli ktoś się zajmuje LLM-ami, no to też OWASP wyprodukował OWASP LLM-y, tak? Jeśli chodzi o 10 największych zagrożeń związanych z LLM-ami. Żeby taka osoba nie myślała tylko o tym, żeby te LLM-y coś zrobiły, ale też, żeby znała zagrożenia związane właśnie z tymi LLM-ami, żeby na nie odpowiadała. Tutaj to, co jest pewnie jakąś taką rolą takich wydziałów jak MINI, jak AT na Politechnice, no to też rola szeroko pojętego, o którym też pisze Michał od strony prawnej, ale MLOPS-u, tak, że nie możemy sobie wypuścić modelu i sayonara. Musimy ten model monitorować, ten model musi mieć właściciela, musimy mówić o rolach, odpowiedzialnościach, musimy stwierdzić, że jest data drift po jakimś czasie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko ciąży na nas, jako na przykład na inżynierach, tak?
Jeśli chodzi o ten kaliber tego pytania, no to też wydaje mi się, to jest taki truizm i chyba nic nie mówiący, ale tak jak musimy patrzeć na ryzyka AI pod kątem w ogóle ryzyk, tak i na bezpieczeństwo AI powinniśmy patrzeć pod kątem w ogóle bezpieczeństwa. No i z tej wojny na Ukrainie strasznej wyszło coś takiego, że no ani nie tylko silna armia, nie tylko bycie w NATO, ale pewnie powinniśmy mieć i tą armię większą, przynajmniej tak większość teraz specjalistów mówi, tą armię powinniśmy mieć większą i powinniśmy w tym NATO być. No i tutaj tak to troszeczkę wygląda, że musimy te rzeczy robić hybrydowo. No i robić troszeczkę, tutaj buńczucznie powiem, ale to co dzisiaj, tak? No jednak prawnicy muszą się spotykać z matematykami, informatykami, biznesem, filozofami itd., itd., bo jeśli nie będziemy na to patrzeć holistycznie, no to gdzieś zabrniemy, w jakąś ślepą uliczkę. Inżynierowie zrobią coś, co jest niepotrzebne, filozofowie powiedzą o potrzebach, które są nierealizowalne technicznie itd., itd. Więc ja się bardzo cieszę z dzisiejszego panelu. Ja zanim to zrobię, jeszcze nam takie selfie, które będziemy wrzucimy też na LinkedIna, żeby trochę poopowiadać. Ale ty jesteś pierwszy. Ale specjalista od marketingu jeszcze mamy. Tak. Ja jestem LinkedInowym zwierzakiem. Jakby trochę, ja się trochę zgodzę też oczywiście z przedmówcami, ale w szczególności z Kasią, co do tego, że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo rzeczywiście jakby mamy takie trzy drogi zasadnicze. Pewnie jest ich trochę więcej, ale fundamentalnie patrząc na pewne fundamenty, mamy Stany Zjednoczone, mamy Chiny i mamy Unię Europejską. I bardzo dużo firm, na przykład big techowych, które też uczestniczą w procesach konsultacyjnych tych przepisów na poziomie Unii Europejskiej, mówi, to są przepisy niemożliwe do zrealizowania, bo tamto, tak? Będą blokowały, jeżeli te przepisy wejdą w życie, będą blokowały na przykład tworzenie jakichś tam innowacji. I oczywiście częściowo pewnie można się z nimi zgadzać. Ja nie do końca, że tak powiem, podobało mi się to, co zrobił Sam Altman z OpenAI, który zasadniczo po tym, jak w czerwcu pojawiła się kolejna propozycja zmian do AI Actu, powiedział, a to my wyjdziemy w ogóle z rynku Unii Europejskiej, jeżeli te przepisy wejdą w życie. Parafrazuję oczywiście, spłycam pewną wypowiedź, ale do tego się ona sprowadzała. I teraz rzeczywiście jest trochę tak, że Unia Europejska ma bardzo duży fokus na kwestie praw podstawowych, na kwestie ochrony praw jednostki. I to dobrze, chyba, tak mi się wydaje, ponieważ jeżeli spojrzymy na te podejścia w Stanach Zjednoczonych, trochę ono się zmienia, ale jednak, czy też na przykład Chin, to tam jednostka jednak nie ma takiej samej wartości w sensie danych, które są wykorzystywane na przykład w kontekście tych systemów, jak w ramach Unii Europejskiej. I teraz powinniśmy rzeczywiście zadać sobie pytanie, w którym świecie my chcemy żyć. Czy chcemy żyć w świecie permanentnej inwigilacji, cenzury, która jest na przykład w Chinach? Czy chcemy żyć w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest dość liberalne podejście do wykorzystywania danych, do systemów sztucznej inteligencji? Czy też chcemy żyć w Unii Europejskiej, która właśnie stawia na wartości, te wartości się pojawiają bardzo często, i na kwestię ochrony praw podstawowych. Natomiast to jest jakby każde, to jest pytanie, na które każdy musi sobie samodzielnie odpowiedzieć. Natomiast ja nie mam złudzeń. Nawet jeżeli przepisy w ramach Unii Europejskiej wejdą w tej czy innej formule, to nie wyeliminuje ogromu ryzyk i tego, co mamy dzisiaj, różnych praktyk, ze względu na to, że sztuczna inteligencja wymyka się jurysdykcją. Ma charakter coraz bardziej globalny. Dowodem na to jest chociażby to, co zrobiła grupa G7, czyli w ramach tego spotkania w Hiroshimie, czyli też pewnych wytycznych dla generatywnej sztucznej inteligencji w skali, powiedziałbym, jakiejś tam globalnej. Tyle tylko, że nawet jeżeli będziemy tworzyli różnego rodzaju traktaty, porozumienia czy cokolwiek innego, to pojawi się kwestia enforceability, czyli tak naprawdę możliwości egzekwowania przepisów czy egzekwowania pewnych wymogów. I jeżeli będziemy mówili o systemach, które mają ten globalny charakter, to moim zdaniem to będzie szalenie trudne. I oczywiście w ramach Unii Europejskiej, czy Komisja Europejska, czy jakieś organy ochrony danych mogą nakładać wielomiliardowe kary na Google'a, na Metę, na cokolwiek innego, ale w dalszym ciągu ten rynek będzie istniał i w dalszym ciągu będą te same ryzyka. Ja prawdę powiedziawszy, gdybym miał dać, kończąc już, dać jedną odpowiedź, to powinniśmy się cofnąć 20 lat wstecz.
i sobie pewne rzeczy, że tak powiem, trochę przemyśleć. Więc oczywiście to jest nierealne, ale ja nie chcę żyć w takim świecie, zupełnie szczerze mówiąc, nie chcę żyć w takim świecie, w którym jestem poddawany permanentnemu profilowaniu, permanentnej inwigilacji. No i tyle, no po prostu. Widzę, że Kasia coś chce dodać. Ja przepraszam, będę musiała wyjść przed przerwą, więc nie będę miała możliwości porozmawiać później. Jak skończysz, to jest przerwa. Tak, tak. Twoja wypowiedź jest ostatnia, domykam. Tak, tak, ja to wiem, dlatego proszę o te pół minuty, żeby domknąć, bo już potem nie będę mogła nic podomykać, ale jest jedna ważna rzecz. Też nie chciałabym żyć w takim świecie, w którym żyjemy, ale żyjemy. I teraz o tej Unii Europejskiej i o naszej możliwej przewadze. Narzekając i wątpiąc, czujemy się słabi i spowolnieni, ale można spojrzeć na tę samą aktywność intelektualną czy regulacyjną inaczej, jako jednak przewidywanie problemów, które są nieuchronne i wyprzedzanie tego breaking things, tak? Czyli my już widzieliśmy konsekwencje move fast, break things i nawet głosy z Doliny Krzemowej, głosy od ludzi, którzy wyszli z tych wielkich firm, głosy nawet takich palantów jak Elon Musk pokazują pewną dojrzałość do powiedzenia czegoś innego. Co ciekawe, w naszej sieci europejskiej, mamy taką sieć People vs. Big Tech, powstaje właśnie kampania anti-big techowa, której jednym ze sloganów będzie właśnie Move Slow, Fix Things. I to jest koszulka, którą produkujemy. To wyszło z rozmowy z ludźmi z Doliny Krzemowej, z pracownikami, którzy powiedzieli, dajcie nam tą koszulkę, to jest świetna koszulka, my chcemy to nosić do pracy. Że nawet tam, gdzie przywykliśmy myśleć, że oni chcą szybko i że się nie przejmują i że nie będą szukali trzeciej drogi przez odpowiedzialność i wyjaśnialność, uważam, że to się przełamuje, że jesteśmy w momencie przełamania nawet tej narracji. Więc to nie jest tak, że jest jakaś chińska, jakaś amerykańska, jakaś europejska droga, nie. Wszyscy, myślę, mamy zakręt w tym, tak? Nie wiem jak Chiny, na to nie patrzymy, ale na pewno nawet z tej liberalnej wypowiedzi europejskiej Ameryki dochodzą głosy, dobra, dość tych eksperymentów, może pomyślmy, co my w ogóle robimy, zanim znowu stworzymy sobie problem. I tak mi się to skojarzyło też, jak Michał mówił o tych botach w call center. No ja uważam, że to jest wyłącznie po to, żebyśmy my uczyli, karmili głosem modele i żeby oni mieli więcej czasu. To jest ta muzyka na czekanie, nie? To jest to, że oni zwalniają ludzi, bo nie chcą mieć ich w tych call centers, więc my czekamy dłużej na obsługę. To nic innego nie wnosi. Więc takie przykłady AI, to ja chciałabym, żeby one szybko wyginęły. Dzięki. I kochani, to jest ten moment, kiedy w dokładnie 60 minut zgodnie z obietnicą zrobiliśmy panel i ja oczekuję wielkich, że tak powiem, oklasków dla panelistów najpierw. A potem dla mnie, dlatego że to jest pierwszy panel, który ja pamiętam w ogóle, że skończył się o czasie. kochani, 15 minut przerwy, kanapki, napoje i potem robimy dyskusyjną część. Jest strasznie fajnie, znaczy mnie się bardzo podobała różnorodność odpowiedzi i Michale, wiesz, że nothing personal, potrzebowałem to skończyć w 60 minut, więc zrobiliśmy to idealnie w 60 minut. Natomiast teraz otwieramy dyskusję i kto z Państwa chciałby jako pierwszy coś powiedzieć, skomentować? To mogą być też Wasze komentarze, do których ktoś się będzie mógł chcieć lub nie odnosić. Jarku, spróbujmy nie spinać się z głośnikiem, bo nie wiem gdzie jest głośnik. Głośnik jest chyba za Tobą. Znaczy, uwaga, może taki komentarz jest taki, że jak słuchałem o tych zagrożeniach, to zagrożenia należą do dwóch różnych kategorii i trzeba by różnie na nie patrzeć. Pierwsze to jest takie, że boimy się, że coś nie zadziała. I to jest oczywiste przy każdej nowej technice, bo ja jako siwobrowy weteran próbuję zobaczyć, jak to się ma do tego, co było przy maszynie parowej, przy pierwszym komputerze i tak dalej. Czy to jest istotnie inaczej, czy to jest podobnie, tylko że trochę się zmieniło. No, coś nie działa, no, maszyna parowa wybuchała, samoloty spadały. Sztuczna inteligencja może spowodować, że samochód przejedzie człowieka albo walnie w ścianę, bo mu GPS powie, że za ścianą jest wjazd na autostradę. A był 30 metrów wcześniej.
tutaj rozumiem, że albo źle zdiagnozuje chorobę. To rozumiem, że to w niektórych znaczy to po pierwsze na razie będzie się działo. Pytanie, czy to przestanie się dziać. Pytanie, czy można powiedzieć, że jak będziemy stosowali lepsze, jak więcej będziemy uczyć, będziemy mieli lepsze modele, będziemy mieli lepszą wyjaśnialność, no to być może samolot, tak jak samoloty przestały spadać, tak samo sztuczna inteligencja przestanie się mylić i samochody przestaną walić w ścianę. Z drugiej strony to jest coś, co jest proste chyba do, znaczy w wielu przypadkach jest proste do rozwiązywania, właśnie tu był wspomniany ten czynnik ludzki. No, znaczy rozumiem, że jak sztuczny lekarz powie, że należy pacjentowi dać pół kilo cyjanku, no to lekarzowi prawdziwemu czy pielęgniarce zadrży ręka. Zależy komu. No, to prawda, więc ale o to chodzi. To znaczy, na razie, a być może i długo na razie, trzeba jednak założyć, że ten lekarz wie, że nie daje się pół kilograma cyjanku niezależnie od diagnozy. Można powiedzieć, ok, jeżeli ten lekarz sam nie wie, co jest pacjentowi, to jak sztuczna inteligencja mu powie, że coś należy dać, to to będzie lepiej, niż gdyby on nic nie robił. Znaczy nawet jeżeli to będzie pomyłka, no to trudno, no błędy lekarskie się zdarzają. To jest jeden przypadek. Tutaj myślę, że to trzeba podejść spokojnie. To pytanie raczej jest, kiedy będziemy w stanie uniknąć tego i w jakim stopniu powinniśmy zastosować jakieś dodatkowe blokady, no, że niezależnie od tego, co samochód, co ten engine sztucznej inteligencji samochodu mówi, to powinna być blokada, która sprawi, że jak samochód jedzie w ścianę, to nawet jeżeli to wynika z algorytmu, to on ma się zatrzymać. No, to już Jarek jest samochodem, wiesz? Mam nadzieję. Ja nigdy nie projektowałem takiego samochodu, nigdy takim nie jechałem, ale to jest ten mechanizm, który powinien zawsze być, czy właśnie we wszelkich tego typu systemach. Mam nadzieję, że jest. Ja rezerwuję odpowiedź na to ale pytanie. Ale jest drugie pytanie, i tu niestety już pani nie ma. Pytanie, drugie zagrożenie jest takie, a co zrobić, jak ta sztuczna inteligencja działa dobrze? I jakie to może spowodować zagrożenia? Znaczy samolot wprawdzie nie spada, ale pozwala nam zbombardować miasto. Dron no, uderza w to, co powinien uderzyć, a to coś to jest dom, przedszkole, no bo tak, żeśmy powiedzieli, że tam ma uderzyć, a łatwiej tak niż wysłać samochód. No tylko, że to już jest problem nie sztucznej inteligencji, tylko nasz. Nie podoba nam się chiński scoring społeczny. No nie podoba nam się. Ale pytanie, czy dlatego, że tam są systemy do rozpoznawania twarzy, do rejestracji i tak dalej, czy dlatego, że on jest niegodziwie wykorzystywany. Na naszych oczach w ciągu 20 paru lat odbyła się absolutna rewolucja, jeśli chodzi o monitoring miejski. Proszę Państwa, to jest trudne do uwierzenia. Znaczy 23 lata temu przygotowywałem monitoring dla policji w Krakowie. Na, nie wiem, 10 kamer. To było gigantyczne przedsięwzięcie. W końcu robił to kto inny, ale myśmy mieli to też przygotować. To było gigantyczne przedsięwzięcie. Zasilanie tych kamer. Ciągnięcie światłowodu od każdej kamery do posterunku policji. Nie było kamer IT, nie było kamer Wi-Fi. To, więc liczba kamer w mieście to była, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt. W tej chwili, oczywiście one były te systemy były niepodłączone. W tej chwili mamy, pewnie w Warszawie, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, 20 tysięcy, 100 tysięcy. Myślę, że tego rzędu te kamery są połączone, połączone przez internet i tak dalej. Oczywiście to generuje ogromne zagrożenie dla prywatności. Czy się tego bać? Ja się nie boję, ja się cieszę, bo widzę, że jednak jak ktoś... Tamten system monitoringu sprawdził się w ten sposób, że policja złapała menela, który wyciągał komuś portfel z kieszeni.
który się rozejrzał, stwierdził, w okolicy nikogo nie ma, mogę. Tak, w ogóle nie przyszło mu do głowy, że policjant go namierzy i że zaraz go zgarnie. No więc to jest dobre. No i w końcu ten system takiego scoringu, jeżeli on będzie wykorzystywany godziwie, to znaczy będzie łapał tych, co nie sprzątają po psach, wyrzucają śmieci, rzucają niedopałki, to ja bym powiedział super, jeszcze rozpoznają twarz, będzie można taką osobę namierzyć, parkującą nieprawidłowo, good. No, pytanie, co się z tym zrobi, to znaczy, czy ten nóż, który mamy, to będzie służył do krojenia chleba, czy będzie służył do rozcinania brzuchów napotkanym przechodnią. No i teraz pytanie, znaczy z tym drugim to po prostu nic się nie da zrobić już. Nie zatrzymamy postępu i wydaje mi się, że nawet nie powinniśmy próbować, raczej powinniśmy, ale to jest część ogólnego systemu i to, czy to będzie wykorzystywane dobrze, czy źle, no musimy zakładać, że będzie dobrze. Natomiast pytanie bardziej w związku z tym, co z tym pierwszym przypadkiem, to znaczy na ile boli nas to, że te systemy się mylą i na ile możemy liczyć na to, że one się przestaną mylić. To ja pozwolę sobie na odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że to jest mi temat bardzo bliski. Ja generalnie mam takie podejście human-centric approach, ale odniosę się do tego, co jest projektowane na poziomie Unii Europejskiej. Ale zacznę od tej drugiej kwestii. To wcale nie jest tak, że tego postępu nie da się zatrzymać, ponieważ sama Unia Europejska tak projektuje przepisy, żeby właśnie nie do końca w każdym przypadku była możliwość skorzystania na przykład z tych kamer, nazwijmy je kamerami przemysłowymi, bo oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale tymi kamerami, które są w przestrzeni publicznej, nawet jest katalog praktyk zakazanych, związanych z identyfikacją biometryczną, w przestrzeniach publicznych itd., itd. Nie ma czasu na to, żeby na ten temat rozmawiać, ale mówię, że to nie jest do końca tak. I to jest oczywiście przedmiotem też dużej dyskusji. Natomiast co do drugiego tematu. W tym projekcie rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji jest ważny artykuł 14, on jest zatytułowany Nadzór człowieka, ale on się rozciąga, że tak powiem, na kilka elementów. Po pierwsze, z jednej strony mówi się o tym, że jeżeli mamy systemy wysokiego ryzyka, czyli te, które potencjalnie mogą naruszać prawa podstawowe, szeroko rozumiane, to w takiej sytuacji musi być człowiek, musi być ten human in the loop, który będzie cały czas weryfikował, czy nie ma jakichś incydentów, czy jakieś ryzyka nam się nie materializują, a jeżeli to następuje, to będzie trzeba podjąć pewne konkretne działania. Z drugiej strony, w sytuacji, w której, to jest oczywiście projekt, ale zakładamy, że on w jakiejś formie zostanie przyjęty, jeżeli mamy system, który podejmuje decyzje względem człowieka w zakresie tam istotnych, nie pamiętam jak to jest dokładnie określone, ale istotnych spraw dla człowieka, będzie musiała być dodatkowa, nazwijmy to, kontrola czy nadzór ze strony dwóch osób. Człowieka. I trzeci aspekt, który też jest poruszony w tym dokumencie, który wydaje mi się, zaraz też podam pewien przykład, to jest coś takiego jak przeciwdziałanie ryzyku over-reliance, czyli nadmiernego polegania na systemach sztucznej inteligencji. Gdzie mówimy, że w przypadku tego typu systemów, tych wysokiego ryzyka, właśnie musimy wprowadzić odpowiednie narzędzia. Jaki jest tego przykład? Przykład z bodajże Irlandii albo z Wielkiej Brytanii, wiem, że jest podział oczywiście tam na Irlandię Północną i Południową, ale uprośćmy, gdzie człowiek jechał samochodem osobowym, był kierowcą zawodowym, czyli no, z założenia człowiekiem, który zna się na jeździe samochodem i powinien ufać swoim własnym umiejętnościom. Okazało się, że włączyła mu się rezerwa, zostało mu bardzo mało kilometrów, w związku z tym włączył swój GPS, żeby znaleźć najkrótszą drogę na jakąś stację benzynową. Jechał zgodnie z tym, co mu podpowiadał akurat w tym wypadku Tonton, jechał, droga coraz bardziej się zwężała, no ale mówi okej, no przecież pojadę tą drogą, bo ona pozwoli mi na to, że samochód się nie zatrzyma. I w pewnym momencie dojechał do takiego momentu, gdzie połowa samochodu znajdowała się nad klifem. To jest akurat, i to nie jest koniec tej historii, ponieważ on został oskarżony o spowodowanie niebezpieczeństwa, tam katastrofy powiedzmy w ruchu lądowym, mniej więcej tak to brzmiało. No i w sądzie sąd go zapytał, mówi, no ale jak to, jesteś człowiekiem, że tak powiem, który jest zawodowym kierowcą, no to nie pomyślałeś? On mówi, no ale zaraz, skorzystałem z narzędzia, które daje mi pewność co do tego, że
że ja mogę mu zaufać po prostu na zwyczajnym świecie. Jakie miałem podstawy do tego, żeby mu nie ufać w tej sytuacji? Nie wiem, jak się dokładnie ta sprawa skończyła, ale ona wyraźnie pokazuje, że my też zbyt polegamy właśnie na tego typu rozwiązaniach, czyli nazwiemy sztuczną inteligencją, czy nie, to jest ogromna kwestia, zamiast dodawać naszą intuicję, nasze doświadczenie i żeby to wszystko filtrować. I to właśnie Unia Europejska mówi o tym, że przynajmniej w tych niektórych zastosowaniach trzeba przeciwdziałać temu właśnie temu zjawisku. I są oczywiście jakieś narzędzia, chociaż one są trudne do zdefiniowania, ale to, co jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim, to jest co? Edukacja. My musimy edukować ludzi. W samym projekcie rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji mamy artykuł 4b, który mówi o AI literacy. Akurat tam odnosi się do tych podmiotów, które albo tworzą, albo wykorzystują te systemy. Ale on mówi, wszyscy, którzy za to w jakimś stopniu odpowiadają, muszą mieć przynajmniej podstawową wiedzę. Rozciągnijmy to na społeczeństwo, a wtedy być może trochę inaczej to będzie wyglądało. Michał, mogę jeszcze? Mhm. Bo ja się tutaj z panem bardzo na kartce pokłóciłem, jak pan zadawał te pytania. Dlatego się tak wyrywam do odpowiedzi. Ja zacznę od tego drugiego. Bo pan powiedział, że ja bym powiedział, że super, jak te kamery przemysłowe tego śmieciarza, tego piernika i tak dalej. I tutaj dochodzimy do tematu, powiedziałbym, etyki. I mi się ten temat etyki AI często nie podoba, bo jak wezmę sobie jakiś pierwszy, lepszy blog post o etyce w AI, to ja tam widzę tematy typu fairness, zbiasowane modele, nie wiem, seksizm, rasizm i tak dalej. A ja nie jestem filozofem, ale trochę nie o to chodzi w etyce. I tutaj dochodzimy do tego, że ja bym powiedział, że super, że dobrze ta AI działa. Też to pan powiedział, że AI dobrze działa, ale tak naprawdę to znaczy, że AI dobrze działa, prawda? No i w tym momencie tutaj znowu NIST się kłania, bo my mówimy o bezpiecznej AI jako bezpiecznej, ale czy my mówimy o safe AI czy secure AI? I są różne rzeczy, nie? I w tym momencie, jeśli chodzi o secure, no to możemy być tacy bezpieczni. W sensie jesteśmy bezpieczni na ataki, jesteśmy tutaj zabezpieczeni na fairness, na takie sprawy. Natomiast co znaczy safe? Co znaczy tutaj, i tu chodzimy właśnie do tego dobrze, co znaczy, że AI jest dobre? No i się zaczyna długa litania, prawda? Trzy prawa Asimowa, potem jest prawo zerowe Asimowa, czyli już szczerby dla ludzkości i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie wchodzimy w tematy etyki, tematy aksjologii, filozofii wartości. No i tutaj dochodzę do pierwszego pytania, bo co jeśli ta AI działa źle? No i tutaj tak naprawdę, jak powiemy sobie o samochodach, no to dlaczego my się zgodziliśmy na autostradę? Dlaczego my się w ogóle zgodziliśmy na jakiekolwiek samochody, które jeżdżą 200 km na godzinę? Przecież mogą być wypadki dramatyczne. Na A1 ostatnio wariat zabił rodzinę, prawda? No zgadzamy się na to. No bo generalnie raczej, tak troszeczkę implicite zakładamy, że idziemy raczej systemem związanym z konsekwencjami. Konsekwencje pozytywne przeważają konsekwencje negatywne, dlatego się na to zgadzamy. I będziemy się zgadzać na działanie AI, jeśli tutaj te konsekwencje przeważą pozytywne, konsekwencje negatywne będą mniejsze. I mamy problem, moim zdaniem mamy problem. I dwa razy, czy raz Elon Musk, a raz Altman i OpenAI. Musk, który moim zdaniem z chciwości w Tesli, przynajmniej nie kojarzę już teraz tych kolejnych modeli, ale zaczyna od tego, że nie korzystajmy w ogóle z sensorów, z laserów, z niczego, bo to podwyższa koszt samochodu. No i w tym momencie robimy tylko kamery, bo są tańsze. I w tym momencie, źle rozpoznał chmurę, znaczy pomylił chmurę z murem, czy tam, że wjechał w mur, zabił człowieka, no bo obraz, prawda? Gdyby był laser, nie byłoby tego wypadku. Sprawa numer dwa. No to właśnie ChatGPT, który był mniej więcej tak, jak pan powiedział, ja też cofam się do historii, maszyna parowa, samochody, Ford i tak dalej, no jednak wiadomo było, po co ten samochód powstał, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B szybciej. A po co powstało ChatGPT? Nie, no właściwie rzućmy te ChatGPT, zróbmy świetny UX uzależniający, żeby ludzie szybko zaczęli korzystać. Zobaczmy, jak właściwie korzystają, a potem pójdźmy do kongresu i powiedzmy, no weźcie nas uregulujcie, nie? Jak już się lekko wylało, to uregulujcie nas, nie? To jest zupełnie inna historia niż była z historią innych, prawda, narzędzi. Więc ja bym powiedział, że czy działa AI, czy nie działa AI,
to zawsze sprowadza się to do jakiejś jednak ale filozofii wartości, do odpowiedzi na tym, co znaczy, że AI działa dobrze, najzwyczajniej w świecie. I dopiero odpowiadając sobie na to, co znaczy dla nas dobrze, możemy przejść do etyki i możemy powiedzieć o tym, żeby AI działało w taki czy inny sposób. No i też moglibyśmy wtedy myśleć o tym, jak widzimy stan obecny, jak widzimy stan przyszły i okres tranzycji między stanem dzisiejszym a stanem przyszłym z klasyką architektury korporacyjnej. No a w czacie GPT no to raczej nie. Po prostu rzućmy, zobaczmy, rozwiedka bojem, no i prawda, tak to sprawa wygląda. Znaczy nie jest tak właśnie, że my byśmy chcieli, żeby to wszystko było takie idealne, żeby już ludzie się mylą, ale sztuczna inteligencja to będzie w 100% zawsze dobra. No nie będzie, nigdy nie będzie i zawsze tam ten samolot spadnie, samochód wjedzie w ścianę. Pytanie jest tylko, czy my to akceptujemy? Czy akceptujemy fakt, że samochód wjedzie w ścianę w sytuacji, w której człowiek by nie wjechał w ścianę, no ale w większej liczbie przypadków, gdzie człowiek mógłby zawieść, no to sztuczna inteligencja nie zawiedzie. I czy na przykład propozycja regulacji w postaci tego, żeby tam człowiek gdzieś tam zawsze był, siedział i patrzył, to czy w ogóle umożliwi, czy nie uniemożliwi nam korzystanie na przykład z takich autonomicznych samochodów? Albo czy jest w ogóle możliwe do zrealizowania? Czy jest w ogóle możliwe do zrealizowania? No to jest jakiś taki listek figowy, zapiszmy tak, to co nam się wydaje, ale wydaje mi się, że nie wszystkie te zapisy są możliwe do wyegzekwowania i albo rzeczywiście będziemy je egzekwować, bo tam są jakieś kary straszne, prawda, w tym jakieś miliony, procenty od przychodów. I albo rzeczywiście ktoś powie, ok, no egzekwujemy i to jest taki biczek na te nasze wielkie korporacje, no albo to będą martwe przepisy. No, ja jestem prawnikiem, więc nie wiem, jak to będzie. Dobra, już się rozgadaliśmy. Ja tylko chciałem dodać, że ostatnio widziałem informację o tym, bo to idealnie się wpasowuje właśnie to, co mówiłeś, że są dane pierwsze, takie większe z firmy Waymo. Czy ktoś z was wie, co to jest Waymo? To są samochody autonomiczne i te dane mówią, że jeżeli miarą jest ilość wypadków na 1000 mil, to jest taka miara, ilość wypadków na 1000 mil, to samochody Waymo mają niższą ilość wypadków na 1000 mil niż mają kierowcy ludzcy. I teraz z jednej strony mamy, Mario, zaraz dokończam, z jednej strony mamy grupę tych naukowców, którzy z wielkim sztandarem biegną i mówią, no widzicie, czat GPT ma halucynacje i ciągle nieustająco halucynuje i w ogóle, ponieważ Cruise, firma taksówkarska w San Francisco, zamknęła się, bo ich taksówka rozjechała kogoś tam na drodze i oni to ukryli, to i teraz Waymo padnie i w ogóle będzie wszystko wróci do starego, bo tego się nie da zrobić. A potem oni zupełnie nie repostują informacji o tym, że średnio, i to jest to, o czym wszyscy mówiliście, tak? Czyli mamy jakąś utylitarną miarę, średnio samochody samobieżne w takich warunkach, w jakich one są wykorzystywane na dzień dzisiejszy, mają mniej wypadków niż kierowcy ludzcy, tak? Posłuchaj, uważaj na głośnik, musisz być jak najbardziej. Jestem jak najbardziej tam, stanę przy Michale. Może chcesz usiąść? Nie, spokojnie, ja siedzę cały czas. Ja jakoś tak nazbierało mi się ad vocem prawie wszystkich, może poza Michałem, bo już zapomniałam, co on mówił. Przepraszam. Chat GPT, whatever. Tak naprawdę nie powstało, to po prostu rzucili, zobaczmy, co z tego będzie. Umówmy się, to narzędzie powstało dzięki olbrzymim wkładem finansowym, opłata pracy ludzi, którzy by napisali, co jest dobrze, co źle, napisaliby zdanie, dobudowaliby zdanie, czyli nauczyliby ten chat GPT. Tak? I teraz nie powstało to o tak po prostu pobawmy się w to. Powstało to dlatego, żeby zająć
bardzo konkretnie mnóstwo rynków, zaczynając od rynku prawniczego, kończąc parlamentem i tak dalej, żeby im dać narzędzie, które to narzędzie oni z radością przyjmą, dlatego że tu są przykłady, że działa super. To jest pierwszy ad vocem. Drugi ad vocem, i ja tu kompletnie się zgadzam z tym, co było powiedziane, że nie oczekujmy, to jest taki sam system w jakiś sposób, jak każdy inny system informatyczny. Jak kiedyś, parę lat temu, to już prawdopodobnie teraz te banki nie korzystają z tego, już może Marcin, ty będziesz pamiętał, historia o jakimś banku UK, który używa system, który był bodajże na Kobole napisany w latach 60. Tak? O, okej. Okay. I go nie zmieniają. Dlaczego? Bo ten już jest przetestowany. I tak samo dzieje się z systemami real-time system, czyli te systemy, które działają na stacjach atomowych, na rakietach, samolotach, gdziekolwiek. Ich nie zmieniają, o tak po prostu, że zaraz weszła ta sztuczna inteligencja. Co więcej, już prawie rok temu byłam w takim przemiłym miejscu na Hawajach i rozmawiałam o informatyce. No zdarza się takie coś. Myślałam, że Ironmana robiła. I rozmawiam z ludźmi, znaczy z reprezentantem labu robotycznego z Norwegii. On mówi, jaki AI? Nic poza triggerem. Ja muszę mieć pełną kontrolę i pełną 150% wiedzy, jak ten robot ruszy swoją ręką. Więc, bo on może jej tak ruszyć, że połowa labu mi po prostu zniszczy, a ludzi zabije. I no, nie dlatego, że on jest zły, czy ktoś tam wstawił jakiś tam, nie wiem, zły kod. Tylko po prostu sztuczna inteligencja źle policzyła. A sztuczna inteligencja nie powiedziała, dlaczego źle policzyła, więc my nie możemy wziąć takie ryzyko. Więc zwracam waszą uwagę, że te takie robociki, które biegają, tańczą i tak dalej, to są pojedyncze roboty. I nikt póki co nie robi żadnej z tego produkcji masowej. Bo wciąż to, te robociki nie przejdą żadnych standardów bezpieczeństwa. Bo one są uczone na uczeniu ze wzmacnianiem, uczeniu przez wzmacnianie, czy jakkolwiek można to nazwać. Czyli te przypadki, które... ta nieskończona przestrzeń sytuacji. Więc te przypadki, które pokryły się, oni potrafią się zachowywać. Które się nie pokryły przez dotychczasowe ćwiczenie, to już nie. Więc, sorry, my możemy mówić o różnych rzeczach, ale sztucznej inteligencji tam niewiele. Bo naprawdę my musimy się zastanowić, gdzie jest ta sztuczna inteligencja. Ten kolega, który jechał tom-tomem, tam sztuczna inteligencja jest tylko w wyliczeniu najkrótszej trasy. A resztę informacji dostarczyła geoinformatyka. Jak oni się pomylili, no to sztuczna inteligencja się pomyliła. Jeszcze jakiś przykład był, ale już zapomniałam, to chyba już nie ważne. Ja niestety muszę też uciekać, więc ja chciałam tylko powiedzieć. Nie możesz uciekać, jeszcze musimy sekcję dokończyć. Żona niestety kazała mi coś kupić jeszcze, a do 21 sklep jest otwarty. Do 23 Żabki. Właśnie rzecz w tym, że to action, więc tutaj jest niestety do 21. Już sprawdziłem wszystkie w Warszawie, wszystkie do 21. Także ja niestety będę musiał chyba naprawdę... Możesz się zwrócić. Ktoś z sali ma pytanie? Ja mam i szczególnie do pana. To dobrze, to jeszcze to chwilkę poczekaj. Poczekaj, on zada pytanie w takim razie, bo to żeby było, bo do ciebie jest szczególnie. Okej. Dziękuję bardzo. Z wielką uwagą wysłuchiwałem wszystkich pań i panów, szczególnie pana prawnika, który tutaj też poruszył ciekawe tematy. Więc powiem tak, ja mam ogromne wątpliwości związane z wykorzystaniem AI w obecnie proponowanych rozwiązaniach infrastrukturalnych, zarówno na terenie miasta, Warszawa chociażby, ale również w branży finansowej. I szczerze mówiąc nie widzę prawników, którzy by o tym informowali. Może przejdę do rzeczy, dobrze? To, co w Warszawie się obecnie zdarza, to są proponowane 15-minutowe miasto, Smart City.
wrócę tutaj do mojego przedmówcy, który właśnie mówił o instalacji tych kamer, zestawienie połączenia tych informacji z kamer plus informacji, wypowiedzi z różnych serwisów społecznościowych, Facebooka, LinkedIna i tak dalej, może dawać informacje jakimś tam decydentom u góry, którzy mogą te informacje wykorzystać do wyciszania, uciszania niewygodnych ludzi. Mhm. Mówię tutaj też o strefie SCT, która w tej chwili jest akurat dyskutowana na całą Warszawę. Wiemy, z czym się to wiąże. Kolejne wysokie podatki. Mówię o strefie SPPN, gdzie te kamery krążące na autach ZDM-u i dostawane mandaty naprawdę już są uciążliwe dla ludzi. Jeśli chodzi o sferę finansową, obawiam się programowalnych pieniędzy, w pełni cyfrowych. Pani Leyen nawet w tym roku wyraźnie mówiła, że chce wdrożyć programowalnego euro. Również w Polsce prawdopodobnie. I co za tym idzie? Bank CBDC. Przed CBDC prawdopodobnie nie ma wyjścia, bo większość krajów na świecie wdraża, z tym, że nikt nie informuje o tym, jak, na jakiej zasadzie. Jest pewne rozwiązanie, tutaj pan kolega pewnie mógłby też przypomnieć z Kalifornii, jest taki naukowiec, który opracował taki blind signature, który mógłby umożliwić prywatność i niekoniecznie programowalność pieniądza, ale nikt o tym nie mówi, czy to będzie wdrażane. Kolejna kwestia, taka już bardziej, powiedzmy, wizja do przodu. Jak uczy nas doświadczenie, technologie wojskowe z reguły wyprzedzają technologie cywilne o kilkadziesiąt lat, 20-30 lat, prawda? No a co za tym idzie? Może my już żyjemy w rzeczywistości zarządzanej przez kogoś za pomocą AI. Nie wiem. Wszyscy musimy to rozpoznać. Dziękuję. Dobrze. Ja już od razu też odpowiem. Przede wszystkim idealnie pan trafił, bo właśnie przed chwilą, tak naprawdę dwa tygodnie temu, była premiera mojej książki Sztuczna inteligencja w odniesieniu do sektora finansowego, więc też przy okazji zachęcam, tylko to jest takie bardziej praktyczne podejście, jak wdrażać tak naprawdę, ale to się idealnie złożyło. Natomiast trochę odpowiadając na to, mam kod w razie czego. Rabatowy 25%. W każdym razie to jest troszeczkę tak, że Unia Europejska wprowadza kategoryzację systemów. Czy ma wprowadzić kategoryzację systemów w ramach tego na przykład jej aktu, gdzie część rozwiązań będzie miała być po prostu najzwyczajniej w świecie zakazana. I teraz, jeżeli ktoś będzie z tego korzystał, to są na przykład właśnie te kamery w przestrzeni publicznej, które na przykład robią identyfikację biometryczną, zarówno organy publiczne, jak i podmioty prywatne będą mogły być nakładane jakieś sankcje administracyjne, na przykład do 40 milionów euro w tej chwili o tym się mówi. Z drugiej strony są systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, czyli te, które potencjalnie mogą rzeczywiście wpływać na nasze prawa człowieka, prawa podstawowe. I tam na przykład wśród tych systemów są systemy infrastruktury krytycznej. Oczywiście pan mówi o trochę czym innym niż infrastruktura krytyczna, ale w jakimś stopniu prawdopodobnie będzie można to też pod to podpiąć. Przykładowo są tam, poza systemami infrastruktury krytycznej, są systemy, które są wykorzystywane do rozdysponowywania karetek w mieście, czyli do kogo najpierw to wysłać. I teraz to jest o tyle istotne, że jeżeli będziemy mieli taki system właśnie wysokiego ryzyka, niezależnie czy to podmiot prywatny, czy to podmiot publiczny, będzie musiał spełnić szereg obowiązków. Tak? Więc czy cała dyskusja nie powinna zacząć się najpierw od tego, jak pod kątem etycznym, moralnym uchwalić prawodawstwo? Oczywiście jak najbardziej tak i myślę, że tak jest w przypadku jej aktu, ponieważ punktem wyjścia do stworzenia tych przepisów są wytyczne ekspertów Komisji Europejskiej z 2018 roku w zakresie sztucznej inteligencji godnej zaufania, gdzie najpierw określono 4 podstawowe zasady i 7 wymogów kluczowych. To, co jest też ciekawe, co jest akurat moim zdaniem błędem legislacyjnym, to, że w artykule 4a w tym rozporządzeniu mówi się o tym, że każdy system, który jest objęty tym rozporządzeniem, musi spełnić wymogi sztucznej inteligencji godnej zaufania, czyli spełnić wymogi etyczne. No jakby z natury rzeczy prawo i etyka to nie jest to samo, tak? I nie można tego na twardo, że tak powiem, gdzieś tam nakładać. No ale zostawmy to trochę na boku. Tak rzeczywiście jest, że pewnym fundamentem jest kwestia etyki. Tak samo jak dzisiaj nie mamy zasadniczo przepisów odnoszących się do systemów AI-owych. Wszystko, albo prawie wszystko, napiera się o kwestię właśnie etycznego podejścia.
albo chcesz, albo nie chcesz. Ja ze swoimi klientami, ja mam klientów, dla których przygotowywałem polityki i procedury w zakresie tworzenia i wykorzystywania etycznej sztucznej inteligencji. Czy oni to stosują, to jest jakby odrębna kwestia, tak? Natomiast z punktu widzenia takiego stricte formalnego, oni to mają. Tak samo jak spojrzymy na do big techi, które też mówią, mamy responsible AI na przykład, tak? I tym się kierujemy, tworząc tego typu rozwiązania. Kolejny element, czyli kwestia na przykład CBDC. Nie zgodzę się z tym, że nie ma tutaj w tym zakresie przejrzystości, bo za chwilę będziemy mieli cyfrowe euro, to też już jest przesądzone w zasadzie. Za chwilę zostaną przyjęte w tym zakresie przepisy, projekt jest. Na etapie w ogóle takim koncepcyjnym i proof of concept były przeprowadzone badania w zakresie dopuszczalności anonimowości tego typu pieniądza. Były dokładnie opisywane w trakcie tych badań, bo one były też publikowane, te wyniki, jakie technologie są, mają być wykorzystywane do tego, jak infrastruktura ma też wyglądać i czy rzeczywiście uda się zapewnić tę kwestię anonimowości. Nie będę odpowiadał, czy się da, czy się nie da. To jest rzeczywiście jakiś tam odrębny temat. Natomiast przynajmniej w tych najbardziej uznanych jurysdykcjach podchodzi się do tego jednak w miarę przejrzyście. Nie mówię o Polsce, bo to jest inna historia. Mam nadzieję, że w grudniu się to zmieni, w drugiej połowie. Więc to tak to wygląda. I czy tam był jeszcze trzeci element? Czy to jest wszystko? Bo to była infrastruktura, pieniądz, że tak powiem, cyfrowy, powiedzmy, ten CBDC i trzeci element, to przepraszam, bo... No, połączenie tych wszystkich obecnych mediów społecznościowych, potencjalne oczywiście, i wykorzystanie tego do nadzorowania czy inwigilacji obywateli. No i to jest właśnie to, na co zwrócono uwagę w artykule 5 i co jest przedmiotem największej dyskusji. Czyli tego, co może państwo, a czego państwo nie może w kontekście wykorzystania systemu sztucznej inteligencji. Kasia, która już tutaj z nami nie jest, bardzo, że tak powiem, głęboko też wchodzi w kwestię pewnej przejrzystości, przejrzystości organów publicznych. Ja zresztą zawsze powtarzam w różnych dyskusjach, na przykład w zeszłym roku była konferencja, albo na początku tego roku konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości, w której miałem przyjemność uczestniczyć, abstrahując od moich politycznych, że tak powiem, poglądów, w zakresie właśnie etyki sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości, gdzie ja dosyć wyraźnie powiedziałem, mówię, okej, jeżeli chcecie korzystać z tego typu rozwiązań, chociaż ja uważam, że to jest zły kierunek, ja uważam, że to sędzia jednak, nawet jeżeli to będzie błędny wyrok ze statystycznego punktu widzenia, to i tak uważam, że to człowiek powinien podejmować najważniejsze decyzje względem człowieka, na przykład w zakresie skazania po prostu najzwyczajniej w świecie. I zawsze powtarzam to, że organy muszą być w tym zakresie przejrzyste. Tylko, że to nie jest kwestia już tylko i wyłącznie sztucznej inteligencji, tylko pewnego fundamentu etycznego. To znaczy tego, czy organy publiczne, czy administracja państwowa będzie chciała być przejrzysta względem obywatela najzwyczajniej w świecie. Więc bez tych podstaw, no nie da się tego po prostu najzwyczajniej w świecie zrobić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I przepraszam, muszę uciekać kupić tam jakieś farby czy coś takiego. Proszę przeprosić żonę za... Jak nie zdążę, to będę musiał. Dobrze, kto jeszcze? Przepraszam, tu jest pytanie z sali. Przypadek z karetkami już przed laty, no ten słynny w Londynie zarządzanie elektroniczne. Przez laty przerabialiśmy, zobacz, overview of the last failure system software, ale to chyba raczej jako komentarz. Tak, no ale to będzie w jakiś tam stopniu na pewno uregulowane. Tylko jeszcze trwa dyskusja, ale zakładamy, że do końca maja, czyli przed zakończeniem kadencji Parlamentu Europejskiego, zostanie akt przyjęty. Dobrze, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, komentarz, chciałby coś... Żale, ubolewania. Tak. Skargi na moderatora. Albo coś miłego chciałby powiedzieć, takiego podnoszącego na duchu. To może ja jeszcze... To będzie znowu o tym, że wszystko będzie źle. Podnoszącego na duchu to ja mam. To odbieramy, bo jesteś zbyt depresjonujący.
To ja chciałabym się wypowiedzieć w temacie sztucznej inteligencji i medycyny, która tu była też poruszona szeroko. I tu mam taką wniosek racjonalizatorski, właściwie od mojej własnej ginekolog, lekarki z tytułem doktora wykładającej na Uniwersytecie Medycznym, która to dostała AI-a do przetestowania wykrywania raków przeróżnych u kobiet, tak, narządów płciowych. Wiemy, że w AI-u medycznym tym Izrael tam przoduje, to było rozwiązanie izraelskie i co się okazało, że przede wszystkim pani doktor lepiej sobie z tym radziła. No wiadomo, to jest kwestia zestawu danych, tak? Ona też była jakby w etapie tym testowym, czyli ona miała te pacjentki testować, oglądać, sprawdzać, co tam będzie. Natomiast system się jej nie sprawdził i ona sama go osobiście oddała i powiedziała, że ona nie poniesie odpowiedzialności za to, że została pacjentka zakwalifikowana, że być może to jest rak, a może nie jest, no musimy zrobić teraz porządne, dokładne badania, bo pacjentki po prostu jej wariowały. W momencie, kiedy dostawały diagnozę, że być może musimy zrobić więcej testów, no to wiadomo, my mamy ludzki umysł, jest taki, że widzi od razu czarny scenariusz i od razu chce to zrobić, no i zrezygnowała z systemu, tam mówiła, że nie była taka, całkiem przyzwoita była ta miara wykrywania, niewykrywania, natomiast no nie wiem, czy za tym się kryje to, co dzisiaj ktoś tutaj powiedział, że lekarze się boją, że no, wyprze ich to i te diagnozy będą inne. Natomiast no, lekarze też widzą, że nie jest to idealne rozwiązanie, testują. No i, no i różnie to wychodzi, tak? Ale to lekarz przedstawia tą diagnozę, a nie AI, tak? To nie był ChatGPT, który zdiagnozował, tylko to jednak lekarz musi to powiedzieć i tą decyzję podjąć. I ja tylko mam pytanie, która część z tego była pozytywna. Człowiek potrafi. To może ja coś pozytywnego. Jeżeli mówimy o aplikacjach medycznych, to bardzo dużo powstaje aplikacji medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję. I to mówię o Polsce. Jeżeli wpiszemy w Google mapa innowacji MZ, otworzy nam się strona GOV, na której możemy zobaczyć na mapie Polski wiele aplikacji zaznaczonych, zgłoszonych do Ministerstwa Zdrowia. Wiele z tych aplikacji zawiera elementy sztucznej inteligencji, żeby przyspieszyć właśnie wykrywanie różnych schorzeń i to się rozwija. I wróciłbym też do pana pierwszego pytania, jakie było. Jest wiele algorytmów sztucznej inteligencji, o których nawet sobie nie zdajemy sprawy, że działają. I takie algorytmy na przykład wchodzą do urządzeń medycznych, do tomografów rezonansów. Jeden na przykład jest w Warszawie. I dzięki temu przyspieszane jest badanie. Nie opis tego wyniku, nie szukanie tam anomalii, tylko czyszczone podczas robienia badania te poszczególne elementy tego wyniku są czyszczone z tego szumu. Dzięki temu przyspieszony jest czas trwania tego badania. Czyli więcej osób jesteśmy w stanie przyjąć, na przykład na tym tomografie. I my sobie po prostu nawet już nie zdajemy z tego sprawy, że urządzenie już w sobie może mieć taki algorytm. Dziękuję. Mogę coś powiedzieć na temat tomografa, bo kiedyś bawiłam się tym, tam nie ma sztucznej inteligencji. To jest odtwarzanie obrazu za pomocą odwrotnego liczenia to, co przychodzi i tak dalej. Oczyszczenie procesu tworzenia tego obrazu, czyli odbierania tych fal i przekształcania. Nie, to nie jest sztuczna inteligencja, to są wzory, całki i tak dalej, matematyczne, więc proszę mi uwierzyć. To przetwarzanie tekstu też jest bardzo szeregat Markowa i też nie musimy iść nazywać tego AI. Tak, tutaj jest inwers problem, przy tomografii jest inwers problem. Tak, inwers problem. Właśnie nie chciałam używać takich mądrych słów, nie straszyć ludzi, dzieci przed snem. Tak. To wam nie wyszło. No właśnie. No. Mamy młodego człowieka, który nam powie coś optymistycznego. Nie obiecuję. Chciałem zadać pytanie do panów. To, co pani i pan tutaj powiedzieli na temat medycyny. Elon Musk wcześniej, już całkiem dawno, wspominał o implancie do mózgu, że tak powiem.
I chciałem się panu zapytać, jakie mogłyby być jakby niebezpieczeństwa i plusy takiego implantu, jeżeli panowie mogą opowiedzieć. Kto chciałby skomentować implanta? No, chyba. Skoro rozmawiasz z krowami, to w swoim implancie też możesz coś powiedzieć. Tak, zajmuję się krowami, więc dlatego porozmawiamy o implancie w mózgu i tym, co on ma, prawda? I teraz odpowiem. Nie wiem, nie ufam Elonowi Muskowi, nie ufam temu, co mówi i tak dalej. Natomiast było to pierwsze pytanie, gdzie te AI, prawda, się czai, tak? Tutaj pan powiedział o AI w tomografach, że się czai, tego nie widać. A mogę powiedzieć o polskiej firmie, NeuroDevice Group, która zrobiła implant właśnie mózgowy. Oni zwalczają bardzo konkretną rzecz, afazję. To jest związane z tym, że ludzie tam gorzej mówią, bardzo teraz upraszczam, bo to się wiąże z dużą ilością innych rzeczy, ale wiem, że to działa. Wiem, że teraz w Stanach Zjednoczonych trwają badania kliniczne, które są, no, muszą być długie i muszą być drogie. Żeby mówić o produkcie medycznym, no to musimy mówić o certyfikacji, więc musimy mówić o badaniach klinicznych. Więc znowu tutaj cofam się do naszego kraju, do tego, co my, że tak powiem, a nie aż Elon Musk i te kwestie. I tutaj, jeśli mówimy o tutaj tym jakby afazji, to dużo więcej przetwarzania sygnałów klasycznego niż jakiegoś tam AI, z tego, co z kolegami z NeuroDevice kiedyś tam rozmawiałem. Więc jakoś tak wybrnęłem. No wszystko te sygnały jakoś muszą być przetwarzane, więc no, tak, oczywiście, no, jest stosowane AI w przetwarzaniu sygnałów też, jakby to jest wiadome, tak? Ale chodzi mi po prostu o to, że rzeczywiście dzieje się w tym temacie implantologii, to nawet na naszej ziemi, szczerze mówiąc. A tu jeszcze korzystając z tego mikrofonu, to dodam jeszcze taką kwestię, tutaj to co pani mówiła o ginekologu. To nie jest tak, że teraz o, wy wszyscy lekarze źli, nie chcecie tam, prawda, bo my tutaj, cuda. Raczej chodzi o to, że myślę, że jest różnie. Myślę, że jest taki problem, że co znaczy, że dobrze działa. Łatwo mówić o ImageNetie, gdzie jest 1 000 000 zdjęć, 1 000 klas i 1 000 obrazków na zdjęcie, jest oficjalny benchmark. Trudniej, kiedy jakaś firma mówi, że. Ja mogę powiedzieć, że mamy 90% rozpoznawania skurczów porodowych, no ale w takim razie, a na jakim benchmarku, do czego my się porównujemy i tak dalej, żeby być fair. No moglibyśmy zrobić taki benchmark i opublikować taki dataset, ale tego nie zrobimy, bo przegramy, bo udostępnimy dataset. Nie chcemy tego robić, szczerze mówiąc, prawda, z wiadomych względów. Więc tutaj, jeśli chodzi o te kwestie medyczne i te kwestie właśnie związane z implantami, no to ja tutaj widzę duży temat protokołów ewaluacyjnych, co znaczy, że coś działa dobrze i duży temat związany no, z tym, że ja mam trochę łatwiej z tymi mikrofami niż ludzie zajmujący się sztuczną inteligencją w medycynie, gdzie mówimy i o ludziach, i danych sensytywnych, i badaniach klinicznych, i tym wieloletnim tak naprawdę procesie. Nie wiem, czy... Może warto skontaktować tą polską firmę z Elonem Muskiem, to jeszcze coś z tego wyjdzie dla nas. Ale już chyba zmierzamy tak jakoś powoli do końca, to jeszcze szalona, straszna rzecz, jaka mi szła do głowy przy okazji tych badań ginekologicznych, że jak taką bym był firmą izraelską, to bym może powiedział, że robimy takie dwie fazy badania. W pierwszej fazie, oczywiście nie mając nic, takie podejście Bransona, losowo mówię, że jest lub nie ma, no ale korzystam z tych danych, które lekarze nam generują i w drugiej fazie system działa wspaniale. No ale koniec teorii spiskowych, paskudny jestem. Jako przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk nie powinieneś był tego powiedzieć. Nie nagrało się. Dobrze, jedno zdanie. Otóż wszystkie te zagrożenia, które są w tej chwili, o których mówimy z AI-em, są i tak niczym w porównaniu z tym, co przewidywali futurolodzy, jak to autorzy 70 lat temu, jak komputery powstawały. Wtedy to dopiero miano wizję, jak straszliwe rzeczy będą robiły komputery. Można sobie poczytać oczywiście Lema, ale nie tylko, bo to też były najzupełniej poważne rozważania futurologiczne. Teraz jednak wiemy, że komputer możemy zawsze my będziemy górą, bo możemy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. No właśnie, ja bym chciał nawiązać do tej wtyczki z gniazdka po prostu jako
zawodu informatyka, z wykształcenia magister ochrony środowiska również, chociaż nie wykonując tego zawodu. Energia i sztuczna inteligencja po prostu. Przecież to są żarłoki energii. A przecież wiemy, że zasada zachowania, że nie ma perpetuum mobile, tak? Kochani, nie tylko energia swoją drogą. Przypominam, że to jest również woda, czyli jest drugi zasób, z którym mamy olbrzymie problemy. Ale posłuchajcie, nie, no bo znowu się robi depresyjnie. Posłuchajcie, ale nie, kończymy, przepraszam, ale popatrzcie, jakie wspaniałe gry możemy zrobić dzięki AI. Jak walczymy z takim AI i tutaj gdybyśmy mieli czas, to bym poprosił Macieja, żeby się wypowiedział, ale to na następny któryś raz. Z Maciejem wrócimy do tematu sztuczna inteligencja w grach. Powróci ten temat i wtedy wszyscy pogramy sobie w coś. I będzie tak, wiecie, radośnie. Chyba, że przegramy. Przegramy. No nie będzie. Nie, 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 bo Maciej ma... Widzicie, Maciej jakiś czas temu powiedział, nie można zrobić gry, w której człowiek zawsze będzie przegrywał, bo bardzo szybko przestanie w nią grać. Dokładnie. Trzeba mu dać tę zachętę. Marchewkę, no. I tym optymistycznym akcentem chciałbym Państwu wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Ja dziękuję serdecznie. Dziękuję przede wszystkim wytrwałym panelistom, tym, którzy dotarli do końca, więc im należą się podwójne brawa. Dziękuję wszystkim, którzy tu byli, też wytrwali do końca. Przepraszam te wszystkie pytania, które już nie odpowiedziałam, bo inaczej byśmy nie wyszli, znaczy, które nie przeczytałam, bo inaczej by nie wyszli, bo tam jest o botach, o sieciach socjalnych, fake newsach, fake obrazach, obrazach, kiedy jesteśmy nadzy i tak dalej. Nie, nie odpowiadamy na takie pytania depresyjne pod koniec naszego wieczoru. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia w grudniu, 19 grudnia będziemy robili taki bardzo sympatyczny, absolutnie niedepresyjny klub informatyka, na którym będziemy się bawić generatywną sztuczną inteligencją. Ona nam będzie kolędy generować, obrazki świętego Mikołaja, prezentacje i tak dalej, więc zapraszamy serdecznie. No i proszę się tam po prostu.